Cześć z tej strony Oskar i Kuba. Witamy Cię w audycji Filmowiec Pro, w której skupiamy się na filmmakingu i prowadzeniu małego domu produkcyjnego. Dzisiejsza audycja jest prowadzona w formule live, a to oznacza, że uczestnicy społeczności Filmowiec Pro mają wcześniejszy dostęp do rozmów oraz możliwość zadawania pytań na żywo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak dołączyć do naszej społeczności, wejdź na stronę filmowiec.pro łamany na newsletter i zapisz się do naszego newslettera. No i to tyle na początek. No to zaczynamy. A od czego my dzisiaj zaczynamy, panie Oskarze? Zaczynamy od naszego gościa. Dzień dobry. A w sumie dobry wieczór. A ja, myśmy się chyba już wcześniej słyszeli. Dzień dobry, dobry wieczór. No myśmy się wcześniej słyszeli, ale co tam, bez spoilerów. Słuchajcie, jest z nami Igor Podgórski. Nikomu w branży filmowej nie należy, nie, nie szyła go przedstawiać. <noise> eee, a tak całkiem serio, eee, to poza tym, że się ma Igor po raz drugi, to Igor, żebyśmy tutaj za bardzo nie zwlekali, Eee, powiedz nam, skąd przyjechałeś? Skąd przyjechałeś, skąd nadajesz? A tak serio, to powiedz nam, gdyby ktoś jeszcze w Polsce nie słyszał o tym, kim jest Igor Podgórski, to jakbyś nam tak w góra 55 zdaniach powiedział coś o sobie. No znaczy, przede, przede wszystkim na samym początku myślę, że skoro to jest live, to możemy sobie chwilę e, zwlekać, żeby po prostu tutaj troszeczkę więcej co? osób. Do nas, to? Oni będą, oni będą słuchali jak podcast. Do nas przyszło? No wiem, co? wiem, wiem, pewnie potem będzie montaż tak dalej, także spoko. E, przyjechałem do Was moi drodzy ze Szczecina, w którym jestem dokładnie w tym momencie. E, a czym się zaj zajmuję? No to można powiedzieć, że tak bardzo, bardzo e, ogólnie produkcją e, wideo, natomiast od około przeszło, myślę, trzech lat. Głównie zajmuje się edukacją z tego obszaru, czyli szkole, uczę i tworzę treści do internetu z tym związane. Tak jest. Dobrze. E, Igor okre... Podgórski w Google, jak piszecie, możecie teraz, jak ktoś tam wejść na stronę do Igora, od razu zobaczyć, prześwietlić, co Igor dokładnie robi. Najlepiej wejść na sklep od razu, zobaczyć co tam ma. No, Oskar zawsze bezpośrednio, tak? Czekaj, bo link zaraz wyślę. Audycja zawiera lokowanie produktu. W sumie teraz trzeba, w sumie teraz trzeba, marka, wła, hashtag marka własna. Igor Podgórski, filmowiec, brał Oskar. Jak w Urbę, mamy to za sobą. Dobrze. Koniec haszków, żebyśmy rzeczywiście przychodzili do konkretów. Zaprosiliśmy dzisiaj tutaj Igora, żeby porozmawiać sobie o technicznych aspektach w ogóle realizacji filmowych, ponieważ Igor pod tym względem dla nas jest yy, wzorem, i wczoraj się śmialiśmy na live, że jakby mi, jakbyśmy mieli wskazać kogoś, kto przeczytał każdą instrukcję sprzętu, to byłby to Igor i on by wiedział, co, jak, gdzie yy, ustawić i ten. My tak. A no, my wiemy bardzo często z praktyki tych instrukcji, nie ten, ale to jest jak największy komplement. To czy było... muszę ci powiedzieć, Igor, że jak wczoraj rozmawialiśmy o tym właśnie na QA, że następnego dnia mamy z tobą live'a i właśnie ja, ja tak sobie zachęszkowałem, że właśnie te instrukcje masz na pewno e, obcykane, e, to ktoś z twoich kursantów w naszym szkoleniu powiedział, że nie, nie, nie tylko instrukcje. Nie. Ja mówię, no nie tylko, no ale... E, także e, masz e, swój krąg swoich rycerzy. Fanbase. Fanbase On było... ja powiedział, że rycerzy, base. którzy będą bronili twojego dobrego imienia i bardzo dobrze, szczególnie przy takich dwóch e, satyrykach jak my, w mapetach. Co? Widziałeś? Wi widziałeś, co ci wysłaliśmy? Widziałeś chyba na telefonie. No to mapety. Dobra. dobra, przechodzimy. Dość tej prywaty. No dobra, czyli Igor, edukujesz, edukujesz rynek filmowców, początkujących filmowców, pasjonatów w Polsce. Jak, jak w ogóle możemy zdefiniować rynek początkujących filmowców? W sensie, jakie są, nasze, jakie są te bolączki w sumie? Tak, bo to pytanie też nie jest przypadkowe, bo właśnie z racji tego, że się tym zajmujesz i z racji tego, że siedzisz już w tym nie pół roku i my ja też nie siedzimy w tym pół roku, przez te ostatnie pół roku, tylko przez te parę ładnych lat wstecz, to wiemy, że ten rynek się dość mocno pozmieniał. I jesteśmy mega ciekawi, jakie Ty masz do tego podejście i jak to według Ciebie się zmieniło przez te. Jak było trzy z hakiem, jak się tym stricte zajmujesz, ale no wiadomo, że perspektywę mamy znacznie dłuższą. Tak, bo żeby tutaj to troszeczkę uściślić, to ja zajmuję się produkcją wideo od 2016 roku, więc to jakby patrząc na to, na czas, w którym my nagrywamy ten podcast, to wcale nie jest nie wiadomo jak bardzo długo, bo to jest zaledwie tam pół 7, 7 roku. Więc no, na rynku jest gro ludzi, którzy robią to dwa, trzy razy tyle. Natomiast to, co myślę, że mnie wyróżnia na na tle osób, które się tym zajmują, to to, że ja tym bardzo mocno żyję. A tutaj mam na myśli to, że pierwsze półtora roku, pierwsze dwa lata jak wszedłem w, w, w rynek pro, w produkcji wideo, notabene zupełnie przez przypadek, to też jest taki, e, taki fun fact, bo my się z Oskarem gdzieś tam kojarzymy już kupę, kupę lat i Oskar do, doskonale wie, że kiedyś e, siedziałem głównie w marketingu, e, natomiast tak jak się chciałem właśnie tutaj... No Nie tak, dalej. no tak. Tak jak chciałem tutaj e, powiedzieć, to mm, no ja jestem takim, można powiedzieć, branżowym zboczeńcem do tego stopnia, że około dwóch lat, od, jak wszedłem w e, tą niszę, to e, potrafiłem edukować sam siebie kilka godzin dziennie. No, i stety, niestety to się nie zmieniło do dzisiaj. Tylko dzisiaj może to natężenie jest mniejsze, bo dzisiaj to tak można powiedzieć, że czas na własny rozwój to jest 2 do 3 godzin na, na dobę, więc jest krócej niż było, ale to wciąż dla wielu osób jest bardzo, bardzo długo. Myślę, że właśnie nie sam staż, ale to, jak bardzo siebie poświęcam, daje mi taki, można powiedzieć, trochę ma mandat do tego, aby też po tych kilku latach przekazywać swoją wiedzę innym. Zresztą ja też wychodzę z założenia, że wystarczy wiedzieć o kilka procent więcej niż ktoś inny, żeby już móc gdzieś tam Dokładnie. tą osobę, czy te gro osób wsp wspierać. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ja postrzegam rynek produkcji wideo, to on, moim zdaniem, i z mojego punktu widzenia jest niezwykle niezwykle fascynujący, bo jest to chyba jeden, jedna z niewielu branż, gdzie ktoś naprawdę z niewielkim pojęciem technicznym może robić przepiękne filmy i na odwrót. Ktoś, kto ma tą wiedzę po prostu potężną, ileś razy taką jak ja, czy wy, tak. może robić filmy, które są mocno przeciętne. Więc tutaj jakby. Takich zasad, to jak ludzie się rozwijają sztywnych nie ma i to jest w ogóle w tej branży mega fajne, ale ogólnie to co ja obserwuję, to po pierwsze, dzisiaj mamy znacznie niższy próg wejścia. W branży produkcji wideo, niż jeszcze chociażby 5 lat temu, dlatego, że jeszcze te, te kilka lat temu, jeżeli chcielibyśmy, podam taki mocno skrajny przykład, na, nagrywać nasze materiały sprzętem pełnoklatkowym w 8K i w prawach, to musielibyśmy wydać jakieś 150 tysięcy dolarów na REDA. Dzisiaj możemy sobie kupić Canona R5 czy R5C za dwie dyszki, nie? więc to też bardzo fajnie poka pokazuje, jak przez, jak, jak przez ostatnie 3-4-5 lat ten próg wejścia po prostu spadł. I spadł do, do tego stopnia, że dzisiaj naprawdę możemy robić produkcyjnie rzeczy na niezwykle wysokim pozi poziomie. E, I tak naprawdę nie wydając na to kilku mieszkań. nie? E, tak tutaj jakby się powołując na to, to tanie, co się dzisiaj nie? dzieje. Cze, no to tutaj to wiesz. E, natomiast e, i to dotyczy dosłownie wszystkiego, bo dzisiaj też same, same lampy, ich ceny są znacznie, znacznie niższe, biorąc pod uwagę to, co potrafią kontra te lampy, które jeszcze tam ileś lat temu były na rynku. Dzisiaj jesteśmy w stanie prze przeprocesować nasz materiał na laptopie. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze tak ileś tam lat temu byśmy potrzebowali naprawdę maszynę za kilkadziesiąt koła, żeby w ogóle dźwignął te pliki, na których dzisiaj jesteśmy w stanie pracować. Więc to jest pierwsza obserwacja, którą ja absolutnie uwielbiam, którą absolutnie chcę, żeby to po prostu szło w taką stronę. Dlatego że osobiście uważam, mimo że jestem osobą dość mocno techniczną. I właśnie też tego uczę. Natomiast jestem osobą, która uważa bezwzględnie, że w branży produkcji wideo, czy nawet tej tożsamej, jaką jest fotografia, jeżeli sprzęt daje nam wolność do tego, żebyśmy skupili się na tworzeniu, czyli na kreacji samej w sobie. A nie na tym, że muszę zrobić 1500 zdjęć, 85 na przesłonie, 1 dwa, żeby dwa trafiły się w oko. Co? Jeżeli chodzi o ostrość, to jest coś, co ja po prostu chcę w to wejść, bo naprawdę ten próg wejścia i to, co dzisiaj potrafi sprzęt, daje nam, czyli twórcom, naprawdę gigantyczne możliwości. Też możemy po prostu z tego żyć. Czy, czy produkując, czy. Czy ucząc innych. Z kolei druga obserwacja, jaką bardzo chętnie bym się z Wami podzielił, no to jak wiecie, od połowy tamtego roku, czyli 2022 roku, też organizuje swoje autorskie warsztaty. I te warsztaty powywracały całkowicie moje pojęcie na temat branży początkujących filmowców do góry nogami, jeszcze potem o 180 stopni, dlatego że. Przychodzą na te warsztaty najróżniejsi ludzie, ale tacy naprawdę z różnych branż, którzy, chcą, B, którzy chcą wykorzystywać tą wiedzę na bardzo różne. Sposoby, bo na samym początku, jak sobie projektowałem e, Bayer personę, tak mówiąc e, po, fa, po fachowemu e, pod ten, po ten, pro, po ten produkt, no to tak trochę mi wyszło, że to będzie 90% osób, które e, robią śluby lub chcą w nie wejść. Mhm. I kilka procent osób, które chcą robić niskobudżetowe reklamy się okazało zupełnie coś innego. Są ludzie, którzy chcą robić e, klipy, są ludzie, którzy pracują. W ogromnych korporacjach i na potrzeby jakiegoś on onboardingu i tego wszystkiego, co tam się dzieje, chcą, chcą produkować wideo na nieco wyższym po poziomie. Absolutnym hitem było to, że na moim warsztacie była pani, która pracuje w Izbie Skarbowej, i jej ambicją jest wyjść spoza biurka i Brać udział w akcjach, zatrzymań celnych na granicy i chce sobie z tego robić filmy na YouTube'a. Po prostu szok. Nie, naprawdę ci ludzie są bardzo, bardzo różni, i to, to też mi pokazało, że rynek jest ogromny, jest, mhm. ma gigantyczny potencjał i że faktycznie mało o nim wiedziałem w kontekście właśnie tego, tej grupy docelowej. Więc to są. To jest branża, która mnie fascynuje od wielu, wielu lat codziennie, i mam nadzieję, że to się nie zmieni przez najbliższe siedem, potem jeszcze siedem, potem jeszcze siedem, aż będę już na tyle stary, że po prostu dam sobie z tym spokój. Okej. Okay. Ale mówisz, że jako filmowcy, czy generalnie osoby, które szkolisz, czy z którymi się spotykasz, że mamy ogromne możliwości, no bo i sprzęt nam to daje, i dostęp do wiedzy nam to daje. Ale jak obserwujesz te produkcje, które zalewają internet albo to, co robią kursanci czy osoby, które gdzieś tam obserwują nasze społeczności, to widzisz jakieś bolączki czy obszary, których są braki większe lub mniejsze, bo, bo moglibyśmy je podzielić w sumie na koncepcje kreatywne najpierw, a później na operatorkę, montaż, kolor, dźwięk. Jak myślisz, czy, czy widzisz któryś obszar, który kuleje bardziej niż inne? Jeżeli chodzi o, o wyróżnienie konkretnego obszaru, to chyba bym nie był w stanie, bo to jest naprawdę mocno indywidualne. Natomiast to, co widzę zdecydowanie, to to, że początkujący, mówię o takich naprawdę początkujących, cały czas w większości żyją tym mitem, że to sprzęt zrobi za nas film. I to chyba jest tak na takie, takie najbardziej, taka najbardziej istotna, właśnie bolączka, dlatego że, no, jak każdy tutaj pewnie ze zgromadzonych wie, że absolutnie tak nie jest. To jest raz. A dwa, to co też mnie osobiście zadziwia, to to, że na moich, czy warsztatach, czy, czy na konsultacjach, szkoleniach i tak dalej, pojawiają się ludzie, którzy żyją z produkcji wideo kilka ładnych mm -hmm. lat, a nie mają po podstaw. I to jest coś, co mnie. Nieraz dziwi, ale z drugiej strony właśnie też pokazuje to, że się da, mhm. niekoniecznie będąc takim ekspertem, nie? Bo naprawdę trafiam na ludzi, którzy robią X lat, żyją z tego, a na przykład nie mają pojęcia, że w ogóle ich aparat czy kamera ma coś takiego jak profil logarytmiczny, który de facto został stworzony pod film i powinni pracować właśnie na nim, a pracują na jakichś tam profilach. Standardowych, fotograficznych, które im zabijają całkowicie rozpiętość tonalną, więc tam jest takich dużo bardzo niuansowych kwestii, ale gdybym to wszystko sprowadził właśnie mhm. do tego, że niestety jest wciąż ten mit, że to sprzęt robi, robi tą robotę, więc wystarczy, że kupię w miarę sensowny sprzęt albo taki, na który jest hype, mhm. gdzie niekoniecznie ten hype jest zgodny tak naprawdę z tym profesjonalnym. Segmentem i, i, i właśnie, nie? że wciskam sobie po prostu rekord i ten film już sam w sobie powinien być, powinien być mega, mega ładny. Natomiast tak jak mówię jeszcze raz jak wiemy tak nie jest. I de facto też to, co jest fascynujące w produkcji wideo, jeżeli jesteśmy kimś w rodzaju One Man Army, nie? czyli taką osobą, która sama wytwarza film od A do Z mhm. bez posiłkowania się wsparciem innych innych osób, no to, to, co jest fascynujące w tej branży, to żeby film był co najmniej poprawny, trzeba co najmniej poprawnie coś wykonać na każdym z etapów, nie? czyli dobrze naświetlić, dobrze ustawić, dobry balans bieli, kompozycja kadru, ruch kamery, ostrość, potem umieć to pokolorować, potem montaż bo znam ludzi, którzy potrafią robić naprawdę przepiękne ujęcia, ale nie mają tego czegoś, tego drygu do montażu albo w drugą montażu. stronę, więc to jest mega fajne, że naprawdę na tym rynku jest stosunkowo łatwo się, w, się wyróżnić, be, będąc całkiem nie, niezłym na każdym z tych etapów, natomiast z drugiej strony to jest piekielnie trudne, żeby być całkiem niezłym na każdym z tych etapów, nie? Więc mhm. y, tutaj to jest taka studnia bez dna i y, to jest mega fajne, że można się rozwijać tak jak ja codziennie, prawie 8 lat i ciągle czegoś się, y, się, się uczyć. Dla przykładu Wszedłem w kolor tak bardzo intensywnie, około półtora roku temu, i uczę się go dzień w dzień. I mimo wszystko, mimo tego, że byłem w tej branży już parę ładnych lat, już wytworzyłem trochę wideo, trochę już ich pokolorowałem, no to doszło do mnie, jak mało w ogóle wiedziałem na ten temat. Nie? I tak naprawdę nie wiedziałem prawie nic. I to jest to, co przywołuje bardzo często, czyli ta krzywa. Dunninga Krugera. Nie? Czyli na początku nam się, nam się wydaje, że wiemy bardzo dużo i że nasze filmy są nie wiadomo jak dobre, a potem, jak się coraz głębiej wchodzi w ten temat, to się okazuje, że lepiej po prostu siedzieć cicho i się rozwijać, robić swoje i dopiero po jakimś czasie przychodzi ten moment, kiedy można wyjść na scenę tak jak ja czy wy i z pokorą wciąż się podzielić tym, co się wie, bo naprawdę to jest ogromny, ogromny kontener różnych pojęć, z którymi po prostu można, można się ich uczyć i można się w nich rozwijać, że tak to ujmę. To jest takie wygrzebanie się z takiej doliny śmierci, nie? Bo wpadasz w to i już stwierdzasz dobra, to ja już niczym się nie będę dzielił i to, co mówiłeś wcześniej, ja Wracam do tego, jesteśmy ze starej szkoły marketingu, więc mamy tą samą bazę wszystkich rzeczy, więc ja, ja uważam dokładnie tak samo, że 1% wystarczy, żebyś kogoś był w stanie nauczyć, ale chciałbym tylko, zanim przejdziemy do pytania, bo mamy fajne pytanie, podsumowałbym to tak. Bo, bo fajnie sobie to usystematyzować. Zaczynaliśmy od tego, gdzie sprzęt rzeczywiście dawał przewagę, bo była realna różnica w obrazku, i wszystko, rzeczywiście, jak ktoś miał dobry sprzęt, ja pamiętam, że jak w 2008 wrzucałem filmy na YouTube a pierwsze, to jak ktoś miał lustrzankę no to byłeś Bogiem, nie? Bo było coś... Sorry, wtedy GoPro... W ogóle miałeś, coś takiego, miałeś coś takiego jak głębia ostrości, nie? A tak jak Kuba mówi, GoPro czy inne, no tego nie miały, więc jak to wrzucałeś, to z automatu byłeś lepszy od razu. I zatoczyliśmy takie koło, gdzie... Okej, okay, kupisz jakiś sprzęt, jak się go nauczysz z niego korzystać, to jesteś w stanie już robić zarąbiste rzeczy, ale musisz mieć oko, musisz to fajnie. Ta przewaga jest w zupełnie w innych aspektach, nietechnicznych i ja się jak najbardziej z Tobą zgodzę, że ludzie bardzo dużo fiksują się na punkcie sprzętu. I okej, okay, to są takie bardzo sexy tematy, bo są podpompowane. My nie jesteśmy kupieni wszyscy z z Sigorem, że tutaj kanoniarze tylko, ale rzeczywiście, że. no. W gestii każdego producenta jest to, żeby był hype na ich sprzęt. Nie? I w tym nie ma nic złego. Nie? To jest marketing, każdy to rozumie, jest sprzedaż. Tylko prawda jest taka, że to są tylko narzędzia. My o tym bardzo często powtarzamy, bardzo często o tym mówimy. I niestety. Bardzo dużo ludzi się fiksuje na tym sprzęcie aż tak mocno, że nie skupiają się na scenariuszach czy na dokształcaniu, to o czym mówi Igor. I właśnie dlatego możemy przejść do te teraz do tego pytania związanego z tym dokształcaniem, bo to jest bardzo fajny temat, o którym Igor powiedziałeś. Grzegorz Cię tutaj pyta, skąd czerpiesz wiedzę? A ja bym rozszerzył pytanie, skąd poza podcastem Filmowiec Pro czerpiesz wiedzę o filmie. Nie, no skąd, skąd rzeczywiście taką sprawdzoną? Nie? Bo, bo mówisz, bo... że edukujesz się dwie godziny dziennie, trzy godziny dziennie, więc jakiś workflow musisz mieć. Tak, ogólnie jak każdy z nas absolutnie jestem przekonany, że każdy z nas jak zaczynałem na, po, na początku to po prostu słuchał podcastów i YouTube, <laughs> więc to jest chyba to jest chyba to no chyba dotyczy jasna, praktycznie ka każdego z nas i w moim przypadku to się nie zmieniło, nie wiadomo jak bardzo tylko, zmi mhm. tylko się zmieniło to, że dzisiaj właśnie dostrzegam to, że jest strasznie dużo twór twórców, którzy yy, Właśnie są na tym etapie, na tej krzywej, że jest, wiesz, wiem wszystko, i tak dalej. Eee, I to co, to, co dzisiaj mnie akurat można powiedzieć, wyróżnia, e, mnie różni w, w kontrze do mnie sprzed kilku lat, to to, że potrafię dojść do naprawdę najgłębszych, najdziwniejszych e, filmów na YouTubie, mających kilkadziesiąt wyświetleń prowadzonych przez ekspertów, takich naprawdę, nie, Którzy, którym jakby nie zależy na tym, żeby coś tam osiągnąć jako youtuber w cudzysłowie, tak. tylko po prostu gdzieś tam chcą się chcą podzielić, się podzielić, więc więc, więc jest to jest, jest to wciąż jakby duża część mojej edukacji. Mhm. Własnej, to wciąż jest, jest YouTube, ale dzisiaj już na tym etapie posiadania tej wiedzy, którą mam, mhm. jestem w stanie bardzo szybko odfiltrować wannabe fil filmikerów albo, mhm. albo YouTube'owych filmowców. Ja tak na nich trochę mówię. Czyli mhm. ktoś, kto tak naprawdę nawet nie liznął m, takiej rynkowej e, produkcji wideo, czyli nigdy. Albo wcale nie robił, albo zrobił ich niezbyt wiele, czyli produkcję wideo na zlecenie dla firm. Tak jest. Um, tylko po prostu robią YouTube'a, recenzując na przykład sprzęt, nie? Tak. Oczywiście rynek jest wolny, to jest jak najbardziej spoko. Każdy orze jak może i się spełnia na tych, na tych obszarach, na których chce. E, tylko jakby dzisiaj ten etap, na którym jestem, pozwala mi, tak jak mówiłem chwilę temu, bardzo szybko odfiltrować tych, którzy. Poruszają pewne tematy bardzo płytko lub mm -hmm. zbyt płytko. Od tych, którzy są faktycznie ekspertami, ich kanały mają po kilkanaście, tam maksymalnie po kilkadziesiąt tysięcy su subskrypcji, ale na przykład są to e, koloryści, którzy kolorowali filmy, które oglądamy na ekranach kin, nie? I mhm. po pokazują te prace, mówią o tym, jak to było i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, ta, to jest ta bardzo podstawowa różnica, tylko to już trzeba naprawdę bardzo chcieć, żeby się zakopać, tak? Mhm. W, tej, w, tej, e, w tej wyszukiwarce. E, kolejna rzecz, to może zdziwić wielu z was, to Reddit. Reddit ma wiele kanałów e, Mimo wszystko, które są dość wartościowe, mhm. e, czy na temat Dawin czy koloryści, czy i jakby Znajdziesz tam, co tylko będziesz chciał. Czasami nawet trafiam przez Google na fora jakiś Black Magica, jakieś posty sprzed, sprzed 8 lat, i tak dalej. I gdzieś tam też potrafię czasami się wczytać i, i wiesz po prostu każdy post. Mhm. A druga rzecz, już taka, można powiedzieć, mniej oparta na własnym czasie i własnym samozaparciu, no to. A, no plus oczywiście doświadczenie z planów, bo jednak na planach. Przerobiłem tych planów trochę, na których byłem jednym z. Czyli nie One Man Army, tylko jednym z operatorów. Czasami miałem taki projekt, którym ja byłem o dziwo, odpowiedzialny za audio, bo to było taki format mocno podcastowy. A ja już mam swój podcast, więc mniej więcej, zresztą wziąłem tam swój sprzęt i tak dalej. Więc dużo doświadczenia z planów w kontekście współpracy z kimś, kto już to robi na przykład trochę dłużej, trochę lepiej, mhm. bo też gdzieś tam ta pokora przez to, że się już wie dość sporo pozwala podchodzić do takich tematów po prostu bardzo, bardzo rozsądnie, a dwa no też już wiecie, no ja w tym roku kończę 36 lat, nie? więc to gdzieś tam już w głowie ma się Poukładane pewne podejście do życia, do pracy w nieco inny e, sposób niż 22-letni YouTuber, nie? który gdzieś tam e, 22 e, gdzieś to już po, pogada. Tak. nie, e, Więc więc doświadczenie z planów e, przede wszystkim. E, mm... A jakbyś miał wymienić z trzy kanały takie ambitniejsze, YouTube'owe, nie mówimy o makinonach i tak dalej, tylko takich bardziej albo techniczne, albo bo też ta filozoficzna część, jakby strony nagrywania, też podejścia do tego też jest mm -hmm. spoko. Masz jakieś takie ulubione swoje? Mam dwa. Mogę, mogę podać z góry dwa. E, co do pozostałych, musiałbym pewnie sobie przeskrolować e, swój subbox. Natomiast e, mam dwa, bo tak jak mówię, od półtora roku około bardzo mocno wchodzę w kolor. Jest to teraz taki e, mój konik to to Darren jest Mostyn? taki gościu z Anglii, nazywa się Darren Mostyn. Nie. Nawet jak napiszecie tak, jak to słychać, to to będzie ok. I drugi chyba z LA, Cullen Kelly. Cullen Kelly. I to jest właśnie dwóch kolorystów, którzy mają stosunkowo niewielkie zasięgi, porównując ich na przykład do przed was, przez was przed chwilą wspomnianego Petera, Petera McKinnona, którego również absolutnie uwielbiam za to, kim jest, jaki jest, a niekoniecznie za jego pracę. To jest w ogóle właśnie taki fenomen, który też pokazuje, jak bardzo ważna jest oso osobowość i pomysł na siebie, jeżeli chcemy gdzieś tam troszeczkę mocniej zaistnieć. Natomiast właśnie to są tych dwóch panów, to są to są kolesie, którzy zjedli zjedli zęby, robią to ten pierwszy, czyli Darren Mostyn, on ma. Mach... Pięćdziesiąt kilka lat na pewno, nie, i, i e, robi naprawdę mega robotę, więc tych dwóch mogę podać, a potem, jeżeli będziecie chcieli jakiś może newsletter czy coś wysłać, to też mogę wam po prostu podesłać całą, to będziemy Wrzucimy po prostu całą w listę. linkach i na YouTubie i do podcastu. Po ja Darena link właśnie wrzuciłem, bo to była pierwsza osoba, o której pomyślałem, jak powiedziałeś o kolorze i o sobie, która. O, widzisz, czy gdzieś tam musiałeś też tak, też, tak, na, tak, też, to, to... też na niego wpaść. Tak. I to jest właśnie. I to jest bardzo fajne, takie, jak można spojrzeć na dwie osoby, które niby robią to samo, jest tak. jeszcze taki gościu Łakas Kazi, on Wakas chyba Kazi, jest, no? hin, jest hindusem i to jest typowy youtuber, który Robi highs, pewnie robi swoją robotę dobrze, ale ten kanał jest merytoryczny w porównaniu tych dwóch pa panów, może w 10%, nie? Bo dużo z tych osób, które gdzieś tam prowadzą te kanały na YouTube, moim zdaniem pomija jedną bardzo ważną kwestię, czyli odpowiedź na pytanie why, czyli dlaczego coś robię. Dla mnie ktoś to pokazuje, że klikam tu, klikam tu, klikam tu i nie mówi po co to robi. Tak. Troszeczkę jest na starcie zdeskwalifikowany właśnie, bo e, moim zdaniem m, tym fundamentem jest to, dlaczego muszę coś zrobić, żeby osiągnąć jakiś efekt. To jest troszeczkę tak jak z matematyką, że no, nie uczymy wzorów się na pamięć, bo to nam nie za wiele da. Musimy rozumieć, dlaczego ten wzór tak. się składa z tego, a nie, a nie z innego. Więc to jest taki bardzo, myślę, prosty przykład. No i trzeci taki fundament tego... E, tych rzeczy, na których ja gdzieś tam buduję swój własny rozwój, to najzwyczajniej w życiu networking z osobami, które wzbudziły we mnie zaufanie, mhm. które też znam, no bo my się zna znamy jeszcze tak, z kilku fa fajnych... po prostu tych ludzi, nie? Tak, tak zna znam ich od lat i wiem, widzę co robią, widzę jak to robią, więc z góry mam do nich zaufanie, że jeżeli się o coś spytam, to nie dość, że dostanę odpowiedź, to dostanę tą odpowiedź jeszcze, że, że tak powiem, zgodną ze sztuką, nie? Szybką, więc... szczerą, i nieowianą, nieowiniętą marketingiem, nie? bo to, to, to jest to, co mówiłeś. Nie? Kreacja, u niektórych kreacja ponad wszystko, nie? i to i to zabija tą merytorykę bardzo często. To dobra. Dokładnie tak. No i ten, ten trzeci fundament, czyli po prostu kumpli z branży się zdobywa po prostu z, bieg, z biegiem lat. Gdzieś tam się z kimś poprzecinasz na planach, na e, wydarzeniach, na które w sumie też e, tutaj naszych słuchaczy z tego miejsca bardzo chętnie chciałbym zaprosić, bo w Polsce się dzieje coraz lepiej, jest coraz ciekawiej, się pojawiają nowe, nowe eventy, więc wpadajcie, bo naprawdę można poznać e, mega ludzi. Można, nie chodzi o sprzęty, e, nie. Że nie, nie chodzi tylko o sprzęty, że pomacać sprzęty. Sprzęty to jest na, na ostatnim miejscu, powinniście tak naprawdę zostawić sobie na deser w razie czego a skupić się na ludziach. Tak jest. No ja, ja, ja bywam na tych wydarzeniach głównie dla ludzi. A w drugiej kolejności, bo bardzo często sam na nich występuję, więc to w sensie i tak bym tam był. O, czy, Ta czy, czy, czy bym miał jakąś, jakąś prelekcję, czy nie? Także bardzo polecam, bo naprawdę to jest takie sianie, które, które z biegiem lat dzięki niemu mogą naprawdę wyrosnąć ciekawe znajomości na wiele, wiele lat. Mhm. Super. Dobra, ale ja naobiecywałem wczoraj strasznie, wiesz, bo wczoraj mieliśmy live'a, ja naobiecywałem strasznie, że pogadamy o jakichś technicznych rzeczach, a tu poszliśmy w Y co jest super. I Właśnie, jako fundament być. jak najbardziej jest to, jest to istotne, ale żeby zaspokoić ciekawość, to szczególnie wyobraźmy sobie, że pyta nas teraz człowiek totalnie początkujący, jeśli chodzi o stronę operatorską, i zadaje nam pytanie Panie Gorze. Mówi pan o profilach logarytmicznych, kojarzy mi się to z matematyką, to dlaczego nagrywamy vlogu? I po co mi to jest potrzebne w mojej codziennej pracy, skoro klienci na co dzień nie widzieli różnicy, Bo... Jak się tam luta walne tego teal orange, nie? To przyszła od razu, nie? Bo samo o tym mówisz, nie? Na szkoleniach, na szkoleniach bardzo często to, to na bank słyszysz, ja, ja też na tych salach szkoleniowych od ładnych paru lat jestem też z wideo i oni zawsze pytają, nie? A po co, po co mi to, skoro działa, nie? Tym bardziej, tym bardziej, przecież jak nagram w tym pro, profilu, tym standard i potem dam ten Deal orange, to to nie działa tak jak temu panu tam z YouTube'a. Tak, dokładnie. Nie działa jak, jak temu, który na YouTube pokazywał. Dajmy jego odpowiedzieć. Ja jak zaczynam swoje warsztaty, to mam taki slajd, który, na którym jest jedno zdanie, które brzmi, filmowanie to Matematyka. I to jest ten moment, w którym się pytam, kto tutaj na sali lubi lub jest dobry z matmy, i większość osób nie podnosi rąk, prawie nikt. Więc gdyby tak się przyjrzeć z boku, to faktycznie większość rzeczy takich technicznych, jeżeli chodzi o filmowanie, o tą część operatorską, czyli o pracę ze sprzętem, to faktycznie jest matematyka, bo właśnie mamy profil logarytmiczny, który po prostu jest krzywą. Mamy. Trójkąt w ekspozycji, mamy 180 stopni kąta migawki i tak dalej, więc to Dużą wszystko cyferek. jest faktycznie oparte na takich algorytmicznych kwestiach. Natomiast ja też. Ja też nie jestem takim, takim konserwatystą, aż tak mocno. Taki w takim purystą. sensie, że jeżeli ktoś mówi, że nagrywa filmy na profilu standardowym, który uh -huh. tak jak już mówiłem kilka minut temu, jest profilem fotograficznym, a nie filmowym, uh -huh. i mu to działa w sensie robi sprzedaje i z tego żyje i świetnie się tym bawi, spoko. Jakby rób, nie? Tylko, że może dojść do sytuacji, w której z jakiegoś powodu, czy to dzięki topie, czy po prostu ktoś cię poprosi o pomoc, o wsparcie na planie i dostaniesz nagle wiesz, taką li, linijkę, no tam ustaw um, Canon Log 2 w Cinema Gamut, coś tam, coś tam, na tak i tak i, i wtedy ustaw takie ISO, jak trzeba pod, pod ten log i wtedy ty stoisz pod tą ścianą i po prostu masz łzy w oczach, nie? Bo nie masz pojęcia w ogóle, co ta osoba ma na myśli, więc uh, ja uważam, że uh, nic na siłę, natomiast jeżeli chcesz się rozwijać i chcesz, żeby twoje filmy możliwie najbardziej przypominały te, które oglądasz na Netflixie, podaję to jako przykład, mhm. to po prostu musisz znacznie głębiej w to wejść, ponieważ no, z gro ludzi, e, po pierwsze nawet nie wie, że coś takiego jak log istnieje, potem nie wie w ogóle, czym to jest, a na trzecim etapie, jak już coś w nim nagra, to najprawdopodobniej zrobi to źle, a potem jeszcze nie będzie w stanie tego ogarnąć e, w postprodukcji, więc to są takie ele elementy, które są dość, dość e istotne, a już tak odpo odpowiadając, mhm. można powiedzieć bardziej me merytorycznie, no to krzywa logarytmiczna to jest... E w branży potocznie na to mówi się, że to jest to negatyw. Czyli jeżeli kiedyś nagrywaliśmy na taśmach filmowych, co wciąż się dzieje, ponieważ wielu reżyserów i dopów bardzo sobie ceni i lubi, wciąż nagrywać na taśmie. Gdyby to nie było tak drogie, tak trudne i tak czasochłonne, to pewnie też bym bardzo, bardzo chętnie chciał się. Chciał się tym pobawić, ale no niestety jest jak jest. To tak samo, jak nagrywamy na filmie, no to film jest wywoływany i jest drukowany, tak na to się mówi, nie? No to możemy przyjąć, że taki profil logarytmiczny, czyli mówiąc bardziej potoczny i bardziej prostym językiem, czyli obraz, który jest praktycznie całkowicie pozbawiony i kontrastu, i nasycania barw, pozwala nam na to, abyśmy ten negatyw w cudzysłowie mogli potem w programie do, do postprodukcji wideo go Wywołać w taki sposób, jaki my chcemy, a nie w taki sposób, jak nasz aparat czy kamera stwierdziła, ok, nagrywamy w profilu standardowym, to nasycenie jest takie yy, i kontrast jest taki, i już z tym nic nie zrobisz, w cudzysłowie, nie? no bo. Z już wywołanym zdjęciem nie za wiele podziałasz, niż jeżeli ty je wywołujesz tak, jak ty chcesz, lub tak, jak ty musisz. Ponieważ oczywiście też wytyczne co do luku bardzo często po prostu są. Ja teraz jak też już zaczynam być odważniejszy i zaczynam brać zlecenia na kolor, no to zawsze się pytam, czy są benchmarki, czy macie jakieś wymagania konkretne co do tego, jaki ma być look, nie? czyli. Mhm. Jak ma się prezentować ten cały film, jeżeli chodzi o kolor, o odczucia i tak dalej. Natomiast nagrywanie w profilu logarytmicznym też niesie ze sobą wiele innych wartości. Jedną z najważniejszych i takich, można powiedzieć, elementów specyfikacji, które dla mnie, jako dla filmikera, są absolutnie top. To jest rozpiętość tonalna, czyli to, jak dużo elementów, szczegółów, detali nasza aparat, czy kamera widzi w każdej klatce filmu jednocześnie tam, gdzie jest najciemniej i gdzie jest najjaśniej. Mhm. To jest ten, ten element specyfikacji, który absolutnie sprawia, że filmy, można powiedzieć, jednym kliknięciem, też w cudzysłowie, e, zaczynają wyglądać po prostu e, profesjonalnie, ponieważ jeżeli ta rozpiętość tonalna jest im większa, tym efekt końcowy jest lepszy, ponieważ znacznie bardziej przypomina to, co widzimy na ekranach, czy kinach, czy, czy, kin, czy e, streamingów, do czego nawet nasi klienci są przy, przyzwyczajeni, nie? więc e, to jest jedna z najważniejszych rze rzeczy, czyli to, że możemy my sobie pokolorować, tak mówiąc, w uproszczeniu, dane ujęcia czy sekwencje tak, jak my chcemy lub tak, jak musimy, bo tak jest po prostu nam to narzucone z góry. Dwa, ro rozpiętość tonalna jest możliwie naj największa tylko jeżeli się nagrywa właśnie w tym tak zwanym logu, a po trzecie, daje to nam możliwość wielokrotnego używania tych ujęć, nie? bo jeżeli mamy ujęcie, które. Potem będzie na przykład wielokrotnie wykorzystywana w różnych montażach, bo nasz klient sobie tego życzy, lub nasz klient chce sobie zrobić, nie wiem, podsumowanie trzech ostatnich lat, tego, co u nich się działo. No to jeżeli nagrywamy vlogu, to mamy możliwość spójnie, wielokrotnie wykorzystywać te ujęcia i za każdym razem pod inny filmie pokolorować w nieco inny sposób. A jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli się w tym rozwijamy, no to na początku. Kolorowanie loga może wydawać się trudne, te efekty mogą być przeciętne, ale jeżeli będziesz to robił ileś lat, wrócisz do tego samego ujęcia, które wykonałeś x lat temu i je pokolorujesz z tą wiedzą, którą masz dzisiaj, to automatycznie się okaże, że to ujęcie jest lepsze, nie? bo, bo ty, ty wykonujesz tą pracę w postprodukcji na znacznie wyższym poziomie, więc. No, i sam, jakby sam fakt, że profil logarytmiczny jest stworzony pod wideo i nie jest to przypadek, nie? Mhm. E, więc w dużym uproszczeniu jest to negatyw, e, który pozwala nam potem mieć znacznie większą kontrolę e, w postprodukcji. To czy dobrze, że szeroko o tym mówisz, bo e, producenci aparatów czasem e, doprowadzają do pewnego paradoksu, czyli dają nam na przykład możliwość e, nagrywania w 8 bitach, ale w logu. I 8 bit w vlogu daje nam czy to jakąkolwiek daje? przewagę? Czy... czy są bity w ogóle? Zacznijmy właśnie, to, żebyśmy też to od razu możemy połączyć te pytanie i powiedzieć, co, po co nam te bity? bity to w ogóle zbyt, zbyt, nie? Bo to, bit. Bo to też bardzo często ludzie nie ogarniają. A ja mam kamerę, która nagrywa w 4K, no i zajebiście, nie? Tylko i ktoś mówi, ja mam 4K w 120 klatkach. No dobra, a jaki masz bitrate, a jaki masz w ilu bitach to nagrywa? Więc ludzie tego nie ogarniają. Więc też powiedzmy od razu, dlaczego, dlaczego te 8 bit jest takie ważne, nie? Co to w ogóle zmienia? To znaczy, dlaczego 10 bit jest takie ważne? Tak. Bo 8 bit nie powinno w ogóle istnieć dla nas. To znaczy, to, to po prostu wynika z tego, że na pierwszej fali, jak profile logarytmiczne zaczęły się pojawiać w aparatach, mhm. to zapoczą, zapoczątkowało najprawdopodobniej Sony albo pana, pana Sonik, już nie pamiętam. Natomiast Sony właśnie z tego słynie, że był straszny hype na ich aparaty pod wideo, które tak naprawdę były mocno przeciętne właśnie z tego powodu, że i w sumie poza kilkoma modelami wciąż są, co wynikało właśnie z tego, że Sony trochę bezmyślnie, tylko pewnie żeby się marketingowo pochwalić, że aparat ma loga, przenieśli logi po prostu z kamer. To były wtedy jeszcze te serie FX5, FX7, gdzie w tych czasach nagrywanie kamerą można powiedzieć semi-profesjonalną mhm. bez rekordera praktycznie nie występowało. Jak tak. kilka lat temu, w 2017 roku, wyszedł Canon, kamera Canon C200, i to była jedna z pierwszych kamer, która w ogóle nagrywała rawy na kartę, to moi koledzy z branży, którzy ją kupili niedługo po tym, jak, jak wyszła na planach, dostawali bardzo często pytanie: A gdzie masz rekorder, nie? Dlatego że na przykładzie tych FS-ów od Sony. Żadne kamery wtedy nie nagrywały wewnętrznie 10 bit. Wszystkie nagrywały 8 bitów, i trzeba było mieć jakiegoś Atomosa lub jakikolwiek inny rekorder, mm -hmm. który obsłużył to 10 bit, bo te kamery nie nagrywały na karty 10 bitów, ale nagrywały, ale wypuszczały sygnał po SDI albo po HDMI właśnie na ten rekorder. Tak I właśnie Sony potem przeniosło te profile logarytmiczne chyba nie wiem. Tam było w 7 na pewno W73. I to zrobili po prostu trochę bez sensu, nie? no bo ludzie się zachłysnęli, zaczęli korzystać z tych 8-bitowych kodeków w mocno-płaskim profilu, jakim jest S-Log 3, i w efekcie zaczęły im wywalać artefakty, robiła się lekka papka z tego, z, tego, z tego obrazka. A to wynikało wprost z tego, że nie do końca powinno się nagrywać w profilach logarytmicznych, jeżeli nie mamy co najmniej 10 bitów. A czym to jest? Jest to nic innego jak. Liczba odcieni każdego koloru i 8 bit to jest 250 odcieni na kanale, czyli mamy RGB, czyli czerwony, zielony, niebieski i 256 do potęgi trzeciej. Matematyka daje nam niecałe 17 milionów odcieni każdego. Koloru, co może się wydawać kurde, że to jest naprawdę sporo. Nie? Natomiast w kontrze do 10 bitów, gdzie już mamy 1024 odcieni na kanał, to damy, mamy znów 1024 do potęgi trzeciej, uwaga, daje nam miliard, nieco ponad mi, miliard. Więc jeżeli się zestawi ze sobą niecałe 17 milionów, z miliardem, no to tutaj nam się robi e, robi nam się już taka różnica, która naprawdę jest ogromna e, po prostu, nie? Więc e, ogólnie dobra praktyka jest taka, że jeżeli nagrywamy vlogu, to nagrywamy w 10 bitach. Jeżeli nasz sprzęt na to pozwala a dzisiaj już żyjemy naprawdę w bardzo fajnych czasach ponieważ każdy praktycznie producent czy to Panasonic, Canon, Sony, nawet Nikon o dziwo, mają swój własny profil logarytmiczny i już mają 10-bitowe kodeki nagrywane na kartę co tak, tak jak jeszcze kilka minut temu, jak rozmawialiśmy o znacznie niższym progu wejścia w tą branżę, dosłownie jeszcze kilka lat temu, ja nie mówię, że to było 15 lat temu, tylko typu tak. 4-5 lat temu, było nie, nieosiągalne. Nie? Dlatego dzisiaj jest tak to, e, dzisiaj jest to takie super fajne, że po prostu kupujemy aparat za kilkanaście koła i naprawdę możemy z niego wyciągnąć niesamowite. Ujęcia i technicznie pozwala nam na to, żeby potem w postprodukcji z nich wyciągnąć naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc rekomendacja jest taka, e, nagrywać w vlogu, ale głównie jeżeli nasz aparat czy kamera e, wewnętrznie nagrywa 10 bitów. Mhm. Ja, ja tylko powiem, bo tutaj się pojawiło na, na czacie, że w 8 bitach też się da wyciągnąć mega obrazek. i Przy dobrej światło przy dobrej wiadomości. Dokładnie. Znów wracamy. Wiedza, nie sprzęt. Wiadomo, że sprzęt i, i... To ja w ogóle taki spoiler, mogliśmy w sobie na początku powiedzieć, ale w sumie dzisiaj to, o czym mówimy, to jest bardzo często te 20%, które powoduje, że nasza produkcja jest lepsza, nie? bo, bo da się zrobić. Jak teraz wezmę sobie dosłownie najstarszy aparat, który tutaj mamy. To jest ten, będzie kwarterny. Pierwszy Kanon, marzło. który nagrywał jakiekolwiek. I chyba Igor, Czyli ty też miałeś. Wszyscy z nas chyba mieli ten aparat. Piątkę D, dwójkę Kanona, no to ja tym filmem nagrywałem zarąbiste, zarąbiste rzeczy. Jak w grasie do niego dzisiaj, nie wiem, Magic Lantern się to tak, nazywa, tak. tak? To tam, o ile dobrze to nawet. Walisz w rawach. To, to nawet rawy się dało chyba wycisnąć. No Jakieś chore rzeczy się da porobić. Więc. Da się, jasne, że się da, i znów zawsze wracamy do tego, jakie będą pola eksploatacji. Tutaj moja działka się bym powiedział, otwiera. W momencie, kiedy mamy preprodukcję, ktoś nam mówi, będę wrzucał film na fejsa. No to bardzo często te 10 bitów i tym Dynamic Range na poziomie, nie wiem, 13 stopów, on. Dla klienta będzie niezauważalny, dla nas będzie zauważalny, kiedy coś spieprzymy, nie? bo będziemy w stanie rzeczywiście bardzo dużo yy, z tego obrazka uratować, jeżeli coś się na planie posypie. Przykład, yy, w momencie, kiedy nagrywamy w jakimś miejscu, gdzie ściany są beżowe, wczoraj z kubą o tym rozmawialiśmy, takie bardzo beżowe, takie, które wyglądają jak skóra i postawimy nie możemy nic z tym zrobić. Nie? Po prostu zaczynamy nagrywać wywiad i ktoś jest na tej beżowej ścianie, to przy ośmiu bitach. Zapomnisz, że coś z tym zrobisz przy znaczy, dziesięciu? Dzisiaj oczywiście tam Magic maski i tak dalej, i sobie tak. wyciągniemy, ale kiedyś, jak mówiliśmy tylko o, o, o wybieraniu kolorem, to, no. to mogło to być wyzwanie, żeby kogoś odseparować od tej ściany. Nie? Więc to też daje znaczy, nam no, możliwość. Tak, jeszcze na momencik się odniosę do tego tam, co osoba komentująca napisała. Mhm. I, I właśnie to jest y, trochę zabawne w tym komentarzu, jest to, że ta osoba napisała, że z ośmiu bitów da się wyciągnąć, jeżeli. Tak. Nie? Jakby właśnie, nie? Ja zawsze na swoich czy warsztatach, czy szkoleniach staram się tak wpajać trochę, że niezwykle istotne jest nie tyle wiedzieć, co nasz aparat czy kamera potrafi, ale czego nie potrafi. Czyli jeżeli znamy jego, limi jego limity, to mhm. jesteśmy w stanie je. Jeżeli je znamy, jeżeli je rozumiemy, no to jesteśmy w stanie tak pracować ze sprzętem, który teoretycznie jest kiepski, z niego wyciągnąć naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest właśnie całe clue tego, tak. co, co napisała ta osoba. Jeżeli znasz limity swojego sprzętu, no to przekuj to na to, żeby te ujęcia były jak najlepsze. Właśnie w kontrze do tego sprzętu. Więc oczywiście ja też się z tym z tym zgadzam, że w ośmiu bitach i w logu da się naprawdę robić wciąż niezłe, niezłe rzeczy, ale jeżeli. No ja myślę, że, że Łukaszowi tutaj chodzi o to, że. Żebyśmy też, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie myśleli sprzętem, że jak mamy ten bita i, i bitrate wysoki, wszystko generalnie dopakowane, no to, że obrazek zrobi się sam, bo jak go do bań oświetlimy, albo nie oświetlimy, to do po to proste. będzie wyglądało shitowo. Ja, ja zawsze podaję anegdotkę, ja, podaję zawsze anegdotkę, jak pojechałem na takie spontaniczne nagrania dla kogoś znajomego, totalnie nieprodukcyjnie powiedziałbym, że podszedłem do tego średnio profesjonalnie, no, i w wyniku przepakowywania się wielokrotnego do Atomosa nie wziąłem zasilacza, a właściwie do nie zasilacza, tylko jednego elementu zasilacza tam dami po prostu zamiast baterii, a do kamery nie wziąłem karty pamięci, więc, bo byłem tak przekonany, że nagram to na Atomosa, którego nie byłem w stanie zasilić, więc doświetliłem wszystko. Mikrofony były te, czyli podcastery, i nagrałem to iPhone'em i nikt się nie zorientował, nie bo było doświetlone, fajnie wyglądało. Ale kamera zadanie. stała. Kamera stała i robiła zastatyw pod iPhone'a, bo nie miałem jakby czym go złapać, więc potem dopiero z książek poustawiałem taki telefon. Nikt się nie zorientował, generalnie wyglądało zarąbiście. Nie? No ale to. to no iPhone, iPhone jest akurat od chyba, nie pamiętam od której wersji, nie chcę ściemniać, czy od 11, czy od 12, ale też już ma. Eee, też ma 10-bitowe kodeki, nie? więc tak. naprawdę też z tego można wyciągnąć naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze tutaj chciałbym obalić takie, można powiedzieć, eee, takie dziwne przekonania, znaczy ono jest, nie jest dziwne, wydaje mi się, że ono jest w pełni naturalne. Ponieważ też osobiście się spotykam z tym po co nagrywać w 10 bitach skoro i tak wypuszczam film w 8. Po co nagrywać A, w 8K no skoro i tak wypuszczam film w 4K? Po co coś tam i tak dalej? I tak, właśnie okay. o to chodzi, nie? Żeby y, nagrać w możliwie największych możliwościach jakie daje nam nasz sprzęt, ponieważ my na osi czasu właśnie procesujemy Nasz materiał z wykorzystaniem jego możliwości. Czyli właśnie my pracujemy na 10 bit, my pracujemy na, na przykład 8K, a nie 4K, e, po to, żeby po pierwsze móc wyciągnąć z tego materiału mhm. jak najlepiej, ponieważ taki materiał przeprocesowany możliwie jak najlepiej, wypuszczony w 8 bitach będzie wyglądał milion razy lepiej i ba bardziej profesjonalnie niż nagrany natywnie w 8 bitach, nie? Tak. czy tam e, 4K do. 4K, tak dalej, tak dalej, nie? Więc, więc to, to też jest bardzo, bardzo istotne, że tak też się spotykam z tym na przykładzie rozdzielczości, która jest taka chyba najczęściej poruszana, bo z jakiegoś powodu ro, dużo ludzi początkujących rozdzielczość rozumie jako jakość, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że wciąż gro filmów jest nagrywanych na ARI, która gra w 2,3K, To tam tak. Swoją, swoją drogą, ale ma rozpiętość tonalną na jakimś tam, wiecie, nie? potężnym poziomie. Właśnie to, że nagrywamy dla przykładów 8K po to, żeby wypuścić w 4K i mieć tych informacji w tej ramce dwa razy tyle, niż byśmy mieli, gdybyśmy to grali właśnie w tych, w tych 4K. A druga rzecz, to też, też myślę, że to też powinno wybrzmieć te rozmowy, skoro już zeszliśmy na takie tematy. Mhm. No, mówiąc wprost, Techniczne takie dość mocno, to to, że rozdzielczość nie jest równa. I to jest turbo istotne, dlatego że też strasznie dużo ludzi, nawet nie tyle co, co początkujących, ale już takich, którzy są w branży wiele lat, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że różne modele różnych sprzętów odczytują matrycę w inny sposób. I jest kilka. Metod czytania matrycy. Patrz, ne, wyprzedził, więc... wyprzedził pytanie, ale bardzo dobrze, bo nie? jest następne. Okej, okay. widzisz, widzisz. E, dlatego na przykład 4K w aparacie czy w kamerze A nie będzie takie samo, takim samym 4K jak w aparacie czy w kamerze B. I to jest coś, co trzeba rozumieć, moim zdaniem, ponieważ często jest tak, że kupujemy aparat czy kamerę za X. I dużo ludzi bierze kredyt, bierze leasing, odkłada ileś miesięcy, ileś lat, a potem się okazuje, że pod jego potrzeby ten sprzęt jest albo za mocny, albo za słaby. Nie? To jest też bardzo ważne, to przynajmniej ja tak myślę, że jest to dość istotne i też jak uczę, jak, do, jak, do, jak doradzam, jaki jak kupić sprzęt, to to, żeby zawsze kupować sprzęt pod potrzeby. I pod możliwości, a nie pod hype, nie? I, a wracając, podam taki bardzo fajny, anegdotyczny przykład. Strasznie mało ludzi, w tym nawet użytkowników tego sprzętu, czyli Sony A7S3, jest święcie przekonanym, że to jest aparat, który ma matrycę, która ma 12 megapikseli, mega a tak naprawdę ona, on ma 48 megapikseli. Tylko odczyt właśnie tej matrycy. Działa na zasadzie pixel biningu, czyli każde cztery, pikselke, cztery piksele są łączone w jeden. I znów matematyka: 48 podzielone na 4 daje nam 12. Jakby stąd to, to się wzięło. Nie? I to samo jest, nie wiem, na przykładzie takiego pierwszego z brzegu. Jak nagrywamy ten podcast, to, to, to kilka miesięcy temu wyszedł Canon R6 Mark II, który nagrywa w 4K, ale on ma na przykład matrycę 6K i ta, ta matryca 6K jest odczytywana w taki sposób, że jak, jak nagrywamy to 4K, to ta 6K jest na etapie kodowania zmniejszane do tych 4K. Więc jeżeli porównamy na przykład 4K z Canona R6 Mark II do aparatu, który, który ma matrycę 4K, i wypuszcza 4K, to tamto 4K z R6 będzie dużo lepsze, bo, ta, bo tam tak naprawdę jest 6K, nie? I to są takie niuanse, które sprawiają to, że ktoś kupuje aparat, który ma matrycę 4K, ale nagrywa nim tylko w Full HD, bo po co nagrywać 4K, skoro i tak wypuszczam swoje filmy w Full HD? I się okazuje, że to w Full HD no, wygląda jak papka, dlatego że ta matryca nie jest odczytywana w taki sposób, że że nam zmniejsza to 4K do Full HD, tylko występuje pomijanie linii, więc co któraś linia przy odczycie jest, jest pomijana i to 4K tak naprawdę zmniejszane do tego Full HD. W sensie nie jest zmniejszane, po prostu jest odczytywana tylko co tam któraś linia. I właśnie dlatego ja zawsze jakby uczę i rekomenduję, żeby nagrywać najlepiej zawsze w natywnej rozdzielczości matrycy, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie, w stanie wyciągnąć z tego sprzętu po prostu maksa. Albo dużo ludzi narzeka na kropy i mówią: Kurde, mam sprzęt, który ma 4K, ale przy 50 klatkach na, na sekundę robi mi kropa. Ale moim zdaniem, i obiektywnie technicznie tak jest, lepiej jest mieć wycinek Matrycy 4K. Mhm. Y, który jest pełnowartościowy, niż mieć e, line skipping, nie? czyli popomijane pom, pom, te e, linie i w efekcie potem ten obrazek no, jest taki strasznie miękki, jest, 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 jest mydlany, ale w ten zły sposób, tak jakbyśmy nie chcieli, żeby był. Nie? Więc to są takie e, niuanse, które są no, przy doborze sprzętu bardzo często dość istotne. Bardzo technicznie nam się zrobiło, ale w sumie tego się wszyscy spodziewali i na to liczyliśmy. Także super, super wiedza, wiedza Igor Mega. E, często pomijana. Jakbym miał, jakbym miał wrócić do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tych e, braków, to myślę, że m, bardzo dużo ludzi, co nie jest jakoś bardzo złe, ale że mnóstwo ludzi, e, powiedzmy, dotyka tylko tych aspektów technicznych tak bardzo po wierzchu, czyli ewentualnie. Wiedzą, żeby nagrywać w 10 bitach. Ee, zaraz ci zapytam o Twojego ulubionego kodeka w ogóle, w co, ty, w co ty opakowujesz. W co ty opakowujesz swoje nagrania, ale, ale dotykają tego tak po i nie wchodzą głębiej. No bo same pojęcia takie jak line keeping, over oversampling, to już są rzeczy, które rzadko kiedy docierają do, do większości, a warto je na pewno zgłębić, żeby mieć pełne zrozumienie tego, jak nagrywamy. A jak już powiedziałem o kodekach. Jaki jest twój ulubiony kodek, w którym nagrywasz? I tutaj nie byłbym specjalistą, gdybym nie odpowiedział, że to zależy. Dlatego że uważam, że kodeki się dobiera pod potrzebę, czyli po prostu pod projekt. Mm -hmm. Jeżeli robię projekty, które są bardzo istotne, które. Czasami są oparte na przykład na reportażu. Bardzo prosty przykład. Dokładnie w tą niedzielę, która była, czyli 29 stycznia, robiłem relację dla jednego z głównych partnerów w Wośpu. Więc tam latałem po tym studio Woźp i tak dalej. No to tam oczywiście z racji tego, że po pierwsze jest to reportaż, więc nie za bardzo jest druga, druga szansa. A dwa, był to bardzo duży klient, bardzo ważny klient. Wydarzenie też bardzo ważne i bardzo duże. Wiem, że padło w tych kilku zaniach, dużo słowa. Bardzo. Bardzo. Ale, e... bardzo, bardzo. ale bardzo ważne. Ale bardzo, bardzo. No to tam oczywiście e... ja pracuję na Kanonie C70. No to tam grałem wszystko w, ra w Rawach, ponieważ są bezpieczniejsze, ponieważ pozwalają, nie dość, że mają 12 bit, więc automatycznie też tego koloru tam jest jeszcze więcej niż w 10 bit, a z drugiej strony też są mocno elastyczne, pozwalają nam dopiero wywołać, tak jakby na jeszcze znacznie wyższym poziomie niż, niż, niż loga, mhm. pozwalają nam wywołać tego rawa w postprodukcji, czyli zmieniając na przykład balans bieli suwakiem, Zmieniam faktycznie balans bieli wy, wywołując ten, ten plik. No bo normalnie trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że jak poprawiamy suwakiem temperatura, co też jest jednym z najgorszych, jest jedną z najgorszych metod tak naprawdę poprawiania balansu bieli w postprodukcji, no to, to jakby my nie, my nie wyciągamy tego z pliku, tylko my nakładamy warstwę, która daje nam te kolory przeciwległe. Nie? I dlatego RAF jest, jest naprawdę. Jest super, tym bardziej, że też no, możemy nawet fajnie sobie popracować z... Ekspozycją, więc jak jeżeli projekt jest istotny jest tego warty, to, to są to rawy. Oba moje sprzęty, główne na których nagrywam, takie rawy posiadają. Nie są to takie prawdziwe rawy w 100%, bo, ale już chyba w ten temat nie, nie wiem, czy chcecie wejść. Cinema, ehm, nie, myślę, że to właśnie że jest, jest C70 tak. i R5. No to w przyważniejszych projektach jest to raw. Natomiast e Natomiast w każdych pozostałych to jest po prostu 10-bitowy kodek vlogu i tyle. Jakby nie, nie nagrywam już od lat w 8-bitach, mimo że te sprzęty też to potrafią. Po prostu trzeba zmienić w ustawieniach i się da. Dlatego, że po prostu mam mocno przyszłościowe podejście. Po pierwsze, to rozwija nas jako twórców, jeżeli sami siebie zmuszamy. bo Pewnie zrobiłem w ciągu ostatnich kilku lat projekty, w których mogłem pomyśleć, OK, mogę to nagrać w 8 bitach od razu e, z narzuconym kolorem, tam, white dr czy czymś tam. Teraz zresztą wyszedł, aby update do, C, do C70 dostała nowy, nowy profil, który Właśnie mam, ma być taką bezpośrednią konkurencją tego nowego profilu. Jak wiesz, hmm. e, nie wiem, czy słucha nas, albo będzie słuchał ktoś z Kanona Polska, ale zrobiłem Wam prezent. Jak wiesz, potrzebowaliśmy drugą C70 jesienią, żeby pojechać i nagrywać fajny projekt. I tak się składa, że no, Canon udostępnił nam swoją sztukę marketingową, bym powiedział. Już mają RAWy, w sensie, już mają update'a, bo okazało się, że wersja, którą mieli tą marketingową sztukę, no to szła na firmę, że jakimś tam 1.000. Eee, już nie. A jest to jedno, jest to jednorazowa operacja, także pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że nie spieprzyliście tego update'u. Znaczy wiem już teraz, teraz już wiem, że nie spieprzyli tego update'u, ale wtedy miałem nadzieję, nie? Bo tak szybko się zbieraliśmy. Sam zresztą wiesz, bo widzieliśmy się dzień przed wyjazdem Wtedy szybko updateowałem sprzęt, żeby wszystko spakować. Także Canon Polska, pozdrawiam. Dobrze, że zrobiliście to. Bez, za, bez zarzutu. Bo jechaliśmy na tydzień, tygodniowy plany, i jakby wtedy nie działało, to chyba byśmy udupili te dwie Wyobraź sobie, co wiesz, ktoś bierze po nas, kamerę, a tu. O! Niespodzianka. Także tak, notorycznie updateuję ten sprzęt, nie tylko sobie. Tak. No dobra, no ja, ja bym powiedział też tak, że. To, 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 o czym powiedziałeś, że należy dopasować kodeka i to w jaki sposób nagrywamy pod to, co robimy. No, i od naszych kolorystów na przykład wiem, że kochają e, Proresa HQ e, i tam albo 4444, e, pod hmm. green screeny i tak dalej. To, to też są ważne rzeczy w sensie. Od razu bym tutaj nie wchodząc już bardzo w szczegóły, e, ale poleciłbym każdemu, kto tego słucha, przed pracą z green screenem albo jakimś takim ostrym kluczowaniem naprawdę przemyśleć swoje życie oraz to, w czym to nagramy, nie? No. Tak jest, bo jeżeli właśnie jest kluczowanie, no tutaj ten sub-sampling, sub, sub czyli podpróbkowanie jest mega istotne. Jest taka rekomendacja, żeby to przynajmniej było 4.2.2. Jak jest 4.4.4, to w ogóle sztos. Natomiast jeżeli mówimy o ProResie, to faktycznie jest to standard rynkowy. Notabene jest to kodek stworzony przez Apple z jakiegoś powodu. Natomiast jest to standard rynkowy. Wszystkie profesjonalne kamery typu Arri Red, poza własnymi formatami RAW, też oczywiście natywnie nagrywają w ProResie. O ProResie nie mówiłem nie bez, nie bez powodu, dlatego że semiprofesjonalne sprzęty najczęściej ProResa nie nagrywają natywnie na kartę. Mhm. Jest zaledwie kilka sztuk, takich jak na przykład Panasonic GH, GH6 ma ProResa, Nikon Z9 też ma ProResa, ale większość sprzętów ProResa nie ma. Też starają się tworzyć takie troszeczkę konkurencyjne kodeki. Na przykład Canon ma swojego XF AVC, to jest taka bezpośrednia konkurencja właśnie dla Proresa. Jak kiedyś ro rozmawiałem z, z osobą od kamer właśnie w Canonie, no to się spytałem, dlaczego oni nie mają Proresa, no bo właśnie i wtedy odparł, no ale po co, skoro mamy właśnie ten XF, XF AVC, nie? Który jest mega fajny, bo jest jest elastyczny tak dalej. I właśnie to wynika z tego e, i to, że wasi koloryści lubią Proresa wynika z tego, że jest to e, on jest skompresowany taką metodą, że odpali takiego Proresa praktycznie tak. nie powiedziałbym, że każdy, mm. ale znakomita wie, większość komputerów bez problemu nawet nawet Proresa 8K. Nie? Więc e, absolutnie się nie dziwię, bo, bo po prostu ten kodek znacznie lepiej przyjmuje e, kol, kolorki i, i z nałożonymi już efektami Jesteśmy w stanie go przesuwać, odtwarzać film bez jakichś tam bardzo zna, zna, znaczących cięć. Ale tak jak mówię, no, o nim nie wspomniałem, właśnie głównie z tego powodu, że większość sprzętów z naszej półki nie nagrywa na kartę Proresa. Dobrze. Panowie, ja bym zrobił jedną rzecz, bo ja się tak trochę nie odzywam, bo ja to przeszedłem już ten czas, że ja to w sumie mam trochę w dupie. Te sprzęty nagrywałem tak czy tak. Dla mnie ma to działać. Ja tu jestem od wychodzę i innych <laughs> rzeczy, e, ale chciałbym was zapytać o jedną rzecz i myślę, że każdy z nas mógłby tak zbieżają, zmierzając trochę do końca, chciałbym trochę podywagować, bo jesteśmy w takim fajnym gronie, że myślę, że możemy, bo znamy tą branżę z jednej strony od wewnątrz, e, z drugiej strony o, z zewnątrz, bo z planów, a z trzeciej strony znamy ją też od takiej mm, właśnie strony typowo tych userów, nie? tych osób, które dopiero wchodzą w tą branżę, jak myślicie, w którą stronę się to będzie rozwijało? I chciałbym, żebyście każdy z nas żeby powiedział, z jednej strony, jak się będzie rozwijał sprzęt i co się z nim będzie działo, a z drugiej, co się będzie działo rzeczywiście z tymi naszymi filmowcami nie? I, i z naszą branżą, bo zauważmy, nagrywamy to na początku roku 2023. Jesteśmy świeżo po boomie AI i wszystkie inne rzeczy. I ja takiego Mema śmiesznego ostatnio widziałem, że mamy takiego pięknego, mamy takiego pięknego duszka, na którym jest napisane AI startups, ktoś to dźwiga, a pod spodem jest API GPT 3, nie? czyli po prostu zapytania do, do, do czata. Do czata no proste rzeczy, nie. I i jednak weźmy pod uwagę, że rzeczywiście ta branża się dość mocno zmienia. I ja zacznę, żebyśmy, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, że zauważmy, że sprzęt powoli naprawdę nie ma znaczenia, ale tak absolutnie. I właśnie dlatego ja przechodzę trochę w kontrze do tego wszystkiego i dlatego tak do was troszkę wyburzyłem, że ja tołam w dupie, bo rzeczywiście powoli... Zmierzamy w taką stronę, że ok, sprzęt będzie ważny, nieważne czy kupimy Sony, kanona, cokolwiek, bo te sprzęty będą nagrywały relatywnie super obrazki, ale przychodzimy do tego, że będzie się bardzo liczyło to, jak my rzeczywiście te obrazki będziemy obrabiali. Jak szybko, jak dobrze i jak dobrze to przemyślimy. To jest ta, ta produkcja. I ta sztuczna inteligencja. W żaden sposób, tak naprawdę, nawet nie sztuczna inteligencja, tylko bardziej uczenie maszynowe, jak już tak wchodzimy w te, te szczegóły, ona nas nie zastąpi, no bo ktoś musi kliknąć ten cholerny czerwony przycisk, ale będzie nas mocno wspierała, nie? Choćby w takim kolorowaniu albo maskowaniu, to o czym Kuba mówił, nie? Te parę ładnych lat temu, jak mieliśmy te pierwsze większe zlecenia, no to jakbyśmy chcieli dynamiczną maskę, która zapierdziela, to byśmy to klikali dosłownie klatka po klatce, a teraz sobie zaznaczamy w, w rezolwie, i ta maska nam się sama animuje i to jest po prostu głowa. A że też to działa dużo. Że też to działa. Nie? Ale to widzisz, to ja bym na twoje pytanie odpowiedział zupełnie inaczej. No, to właśnie o, na to mi Ja bym do tego podszedł bardziej w tą stronę, że przez lata mieliśmy taki duży rozdźwięk pomiędzy światem tradycyjnego filmowania, telewizji filmu tak. e, i internetu. I w parę lat temu, no, par, no ładnych parę, powiedzmy wtedy, kiedy my wszyscy zaczęliśmy komercyjnie nagrywać, czyli okolice 2015-16, e, wtedy te dwa światy zaczęły się zbliżać do siebie i one teraz można powiedzieć, że się przemieszały, nie? Czyli e, takie półautomatyczne rozwiązania trafiają nawet już na jakieś większe plany, a z drugiej strony ta internetowa część twórców chce być coraz bardziej profesjonalna i ma sprzęty, które mają ogromne możliwości, które ładnych parę lat temu zagięłyby Rynek tych tradycyjnych filmowców. Nie? I ja myślę, że jesteśmy w punkcie, kiedy to znowu zacznie się rozjeżdżać. Kiedy twórcy, którzy siedzą typowo w internecie, moim zdaniem, zaczną korzystać z coraz takich łatwiejszych, automatycznych rozwiązań. AI na pewno w tym pomoże, ale też sam fakt, w jaki sposób działają autofokusy teraz w tych naszych aparatach, kamerach, no to już jest poziom który często dorównuje w niektórych sytuacjach oczywiście i w odpowiednich warunkach, często dorównuje dobrym szwankierom, Więc wydaje mi się, że znowu się zaczniemy rozjeżdżać. Ten rynek tradycyjny gdzieś tam będzie się troszeczkę trzymał siebie, a, a twórcy internetowi zostaną, czy pójdą w rozwiązania bardziej automatyczne, nawet niż pasuje. teraz. I, I w ten sposób się to rozjedzie. Tak bym do tego podszedł, bo wiem, że zupełnie inna odpowiedź. Fajnie. Igor? Bardzo dobrze. Igor. Wiesz co, ja myślę, że myślę, że podzielam twoje zdanie. Chodzi o to, że e, ja jestem jak najbardziej na tak. E, uważam, że człowiek nie zostanie wyeliminowany całkowicie, natomiast będzie powstawać grono narzędzi, które będą wspierały naszą pracę. I uważam, że nie będzie nic lepszego niż sztuczna inteligencja, która na bazie kilku ben benchmarków, czyli przykładów z, mo z moich ujęć mi zmontuje film w taki sposób, dorzuci muzę i nałoży kilka efektów. Ponieważ oczywiście są, są formy artystyczne, są to, które myślę, że można spokojnie do których można zaliczyć jakieś bardziej ambitne kino, ale są formy komercyjne. Jest reklama auta, auto sobie jedzie, podjeżdża pod dom, wychodzi z niego pan, idzie do domu, się przytula z żoną i tak dalej. Takich przykładów jest po prostu napęczki, więc Schematy. o ile nie musimy gdzieś tam siebie wyrażać lub opowiedzieć jakiejś historii w bardzo konkretny sposób, który ma przenieść naszą wrażliwość lub jakiś inny konkretny cel na ekran. To w każdym innym przypadku AI ekstra. Jeżeli ma mi przyspieszyć, pomóc, de facto mi kupić mój czas, tak. to ja bardzo się cieszę. Tak, żeby to wszystko szło dokładnie w taką stronę. Już teraz się pojawiają, ty podałeś idealny przykład, bo tak naprawdę systemy autofokusowe, czy w Canonie, czy w Sony, już są oparte właśnie na maszynowym uczeniu się. Tak jak Canon niedawno dodał w swoich puszkach autofokus na pojazdy, na kaski, na plecy, w sensie wie, że. To jest człowiek i to są jego plecy. Chcemy go nagrać jak idzie od tyłu, więc trzymamy ostrość na plecach. Tak Sony A7R5, czyli puszka fotograficzna od Sony, która wyszła w kilka miesięcy temu, jeszcze poszła krok dalej. Też ona się uczy, ona się uczy Twojego stylu pracy. Wie, że jesteś fotografem portretowym, więc uczy się twojego stylu i ostrzy tam, gdzie naprawdę ty byś chciał, żeby ta ostrość była. Więc już to się dzieje w tych, w tych sprzętach. Ja. Też mam taką swoją hipotezę, że w ciągu kilku najbliższych lat, i nie mam na myśli dekady, tylko może do pięciu lat, duża część technologii ze smartfonów przejdzie do aparatów z wykorzystaniem ich matryc i tej optyki. No bo dzisiaj mamy sobie iPhona, który tak naprawdę, jak robimy nim zdjęcie, no to też pewnie wiele osób nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że on robi tam kilkanaście zdjęć w tle na różnym poziomie naświetlenia, na wykryciu czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam, i potem po prostu w nanosekundę to składa nam w jedno zdjęcie. I znam osobiście, fotografów, teraz akurat mówię o tej, o tej e, jakby podbranży, bo to jest, to jest bardzo ciekawy przykład, którzy mając, nie wiem, Canona R5, który jak wiecie, no jest naprawdę, e, jest, jest doskonałym sprzętem pod, pod zdjęcia, są sytuacje, w których wyciąga iPhona i na komercyjnym Zleceniu obok robi kilka zdjęć albo nawarzyczego, albo takich, które finalnie się dostaną do gotowego produktu. Właśnie z tego powodu, że tam rozpiętość tonalna jest nieograniczona, ponieważ jest wspierana przez software, nie? Tak. Więc ja, ja autentycznie nie mogę się doczekać, kiedy to się stanie w, już w tych profesjonalnych i w profesjonalnych kamerach, a stanie się prędzej czy później. Byłoby to bardzo dziwne, gdyby się nie stało. Więc jeżeli różnego rodzaju wspomagacze, które działają w oparciu o sztuczną inteligencję, mają nam pomagać, a nie przeszkadzać. Mają nas wspierać, a nie zabierać nam pracę, chociaż sporo osób pewnie tą pracę straci. Przekształci Myślę, się. Myślę, że na pierwszy strzał właśnie mogą, mogą odlecieć ostrzyciele, bo już Red powoli w swoich high-endowych aparatach sobie. w nowej serii już <laughs> już, już, Red Igora, już, autofocus, <laughs> już Red Autofocus implementuje i to teraz jest bardzo zabawne, bo na przykład Red Komodo dostał autofocus face tracking, który wykrywa twarz, ale nie przez aktualizację w tej kamerze, Aha. Tylko w aplikacji, która go obsługuje na iPada. Czyli ta sztuczna inteligencja nawet nie jest w tej kamerze, tylko ona jest w iPadzie, który się komunikuje przez Wi-Fi czy tam przez coś z tą kamerą i to tak. iPad ostrzy, a nie kamera. Więc jak już dzieją się takie rzeczy w kamerach typu RED, które wiadomo są e, pozycjonowane jako te takie można powiedzieć pro, e, czy znaczy pro-pro-pro, czyli te gdzieś tam, mhm. które już się e, duże, duże produkcje nimi, nimi robi, to naprawdę jest kwestia czasu, więc... E, aha, jeszcze tylko chciałem właśnie wspomnieć, że moim zdaniem pierwsi polecą ostrzy, ostrzyciele właśnie ze względu na ten autofokus e, i polecą pewnie za ileś tam lat e, koloryści, bo Sztuczna inteligencja pewnie będzie za kilka lat działała w taki spo sposób, że wgrasz, tak jak chwilę temu mówiłem w e, przypadku mon montażu, wgrasz im kilka klatek z filmów. Chcę, żeby mój film wyglądał jak ten, Być bo marku. jest poświecony, e, wykadrowany w bardzo podobnym stylu, bo to oczywiście też jest, e, jest bardzo istotne. E, I on ci zrobi cyki, i też miał już ten, już ten kolor. Nie? Więc ja tam trzymam kciuki. Jestem już w takim wieku, że jak to wszystko się stanie, będę już stary, więc nie będę musiał się tym, mar tym martwić, że mi odbierze pracę. No, tempo, tempo jest niezłe. Chociaż musielibyśmy zdefiniować pojęcie stary. Ale tego raczej nie róbmy, bo, bo to nie przysporzy nam raczej sympatyków, wręcz odwrotnie. Padło pytanie wcześniej, no. że skoro płaskie profile Igor są takie super, to dlaczego nie robi się w nich zdjęć? I padła też odpowiedź twojego i naszego kursenta i nie wiem, czy mam ją przytoczyć, czy powiesz to samo. No czy to może ja najpierw odpowiem, zobaczymy, czy się pokryje. Wal, czy dobrze przerobił, kurs? dobrze przerobił kurs. Nie, znaczy w sensie, no akurat o takich rzeczach e, z, kursantami, z kursantami i, i z uczestnikami no, proste, moich interesuje. przedsięwzięć edukacyjnych e, nie rozmawiam, ponieważ do rzadko schodzimy na tematy zdjęcia, ale jak robimy zdjęcia w rawach, to jest to negatyw. Tak naprawdę jest to właśnie, jest to płaski obrazek, tylko różnego rodzaju programy, takie jak na przykład Lightroom, od razu nakładają podstawowe kolory, bo int interpretują po prostu ten styl. Tam można sobie wybrać Adobe, kolor, coś tam, co, coś tam, coś tam, nie? Więc RAV to jest jak jest e log, no tak mówiąc. Twój kursant mówiąc napisał, w dużym uproszczeniu. RAV to nic innego jak surowy zapis z matrycy, tak jakbyś robił to na filmie, znaczy klisze, co, czy... Zgadza się z tobą. Albo ty z nim. No, się zgadzacie. No, generalnie odpowiedzi są zbieżne. Wszystko jest ok. 10 punktów dla Gryfindora. Gryfindor, <gryfindor literin czy Hufflepuff. No dobra. Słuchajcie, bo powoli zbliżamy się tak. do końca, więc chciałem z tego miejsca w naszym imieniu, czyli moim i Oskara, zaprosić wszystkich, którzy będą nas w przyszłości słuchali na stronę igorpodgórski.pl i tam będziecie mogli znaleźć bardzo dużo terminów warsztatów, bo wiem, że ty warsztaty stacjonarne mocno poszedłeś, i nie tylko, że tak powiem, z naszej perspektywy, ale z perspektywy osób, które brały w nich udział, a mieliśmy z nimi kontakt, to bardzo możemy polecić i, i, i przekazywać to polecenie, bo mam, masz same fajne opinie. Także ja lubię śmieszkować ale tutaj no, nie mam pola tak, do śmieszkowania tak, niestety, tak tu... że... <laughs> bardzo, bardzo jest mi miło. Dzięki. A, także tam na pewno zapraszamy wszystkich. Dobra, mamy następne pytanie. E a Dominik pisze? Ja w ogóle no. bym y, chciał zachęcić te osoby, które są z nami, bo jak już mówicie, że będziemy powolutku się zwijać do domu, e, no to myślę, że te ostatnie 15 minut to jest do, właśnie dobry czas, tak. żeby może zrobić jakieś takie, wiecie, Q&A. Ja to nie? zrobiłem po cichu, bo nie chciałem, ci przy, nie chciałem ci przerywać. No i obóz, nie? Jeszcze. E, także, Jeszcze obóz. Tak, tak. Ale to, czekaj, czekaj, przytrzymajmy ich chwilę. E, dostaliśmy tylko, że w takim razie po co nagrywamy jednocześnie w płaskim profilu i rawie, skoro to to samo? Ole, rozkmina. Oczywiście się czepiam, ale chcę dojść do sedna. ich. Tak, właśnie dosłownie chwilę temu, jak odpowiedziałem, że w dużym uproszczeniu RAF i LOG to to samo, no to tak naprawdę nie jest to do końca to samo, dlatego, że dlatego, że 12-bitowy RAV to jest 16-bitowy LOG i tutaj nie wiem, czy, czy jest sens wchodzić w jakieś takie Meandry. Natomiast jakby, żeby to było najbardziej zrozumiałe, no to profil logarytmiczny to jest zwykłe nagranie, z tym, że właśnie w tej krzywej logarytmicznej, czyli w tym obrazku, który tak mówiąc potocznie jest płaski. Natomiast RAF się różni tym od loga, że RAF, tak jak tutaj ktoś tam chwilę wcześniej pisał, jest czy, czystym, też w cudzysłowie, odczytem z matrycy, czyli RAF jest niewywołany, a log trochę już jest. Tak. I dopiero, właśnie na etapie post, postprodukcji w programie do montażu, my dekodujemy ten RAF, nie? czyli on jest wtedy dopiero interpretowany i otwierany, tak jakby przez program, który obsługuje dany kodek RAF, bo też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie każdy program obsługuje każdy kodek RAF ze względu na różnego rodzaju Niuanse biznesowe, rynkowe, patentowe i tak dalej, licencyjne. Bardzo prosty przykład jest taki, że Apple ma swojego ProRes Raf, natomiast Blackmagic ma swojego udawanego Rafa, Blackmagic Raf. I mimo wszystko, że Apple z Blackmagiciem pracują ze sobą bardzo, bardzo blisko, no to nie zamierzają się podzielić swoimi swoimi i na przykład, jeżeli nagrywamy, nie wiem, na Atomosa Ninja ProRes RAF, no to niestety Blackmagic w swoim DaVinci Resolve nie ma licencji na ten kodek i go nie odtworzymy. Może kiedyś się dogadają, coś sobie tam posypią, może się polubią znów na tym obszarze. Mówię znów dlatego, że to, to trochę wynika z tego, że głównym twórcą ProRes RAF jest Atomos, który stworzył ten RAF przy współpracy z Apple żeby wykorzystać ich, ich, ich kontener, jakim właśnie jest ProRes. I, a były prezes Atomosa kiedyś pracował w Black To są takie niuanse, cie, cieka, cieka, ciekawostki, natomiast też takie rzeczy właśnie się, też właśnie się dzieją. I jeszcze jako drugą ciekawostkę dodam, że. Red ma jedyny taki prawdziwy w 100% prawdziwy RA, RAF, czyli Red Code RAF, a inni nie mają, dlatego że Red ma patent. Oni to opatentowali. I natomiast Atomos trochę ten patent obszedł, dlatego że patent mówi, że tego typu RAF, czyli w 100% wartościowy, prawdziwy RAF, nagrywany bezpośrednio na kartę. W kamerze, ma tylko RED, a Atomos, jak wiecie, to są rekordery, które nagrywają poza aparatem lub poza e, kamerą. Dlatego właśnie RAW jest drugim e, w pełni wartościowym RAWem na rynku. Wszystkie pozostałe to są takie trochę wydmuszki, ale wolę mieć 12-bitową wyd wydmuszkę, w której faktycznie mogę gdzieś tam poprawić sobie ten balans bieli, niż je nie mieć, nie? Więc e, są to takie tutaj, że tak powiem, ciekawostki. Wyczerpująca odpowiedź, prawda? Kuba. Tak. Dziękuję. Tak. Tutaj nie, nie, będziemy, nie, nie będziemy za bardzo dodawali. Ale dobra, bo ja powiedziałem o tym, że prowadzisz warsztaty e, stacjonarne, które się odbywają w, w Warszawie zwykle, chyba tak, dwudniówki, ale poza tym ty masz jeszcze jeden fajny pomysł i, i nie wiem na ile mogę powiedzieć. A na ile nie masz mówić, powiedzieć? więc oddam Ci teraz głos. O, no jest mi bardzo miło. No Ogólnie wy jak wiecie, bo będziecie dość istotną częścią. Mam nadzieję, że będziecie dość istotną częścią tego projektu. Mówię, że, że mam nadzieję, bo mówię, że mam nadzieję, bo to właśnie wynika z tego, że. Tak naprawdę to, to, czy to się odbędzie, jest uzależnione od tego, czy uczestnicy będą chcieli tam być. Natomiast no, w maju będę organizował, pod sam koniec maja będę organizował obóz filmowy, czyli takie można powiedzieć warsztaty na sterydach, czyli cztery dni kilku specjalistów. Na razie nie będziemy zradzać pozostałych nazwisk, ale no, będę tam ja, będziecie, będziecie, będziecie tam wy. I to tak jak mówię, to będą takie warsztaty na, na sterydak z fajnie mm, zaplanowanym networkingiem, z, też z, z, z fajnie spędzonym wspólnie czasem już po tej części warsztatowej. Dużo mięsa takiego takiego jak na przykład trochę dzisiaj tutaj w naszej, w naszej rozmowie, więc z tego miejsca zapraszam po prostu te osoby, które chciałyby w czymś takim wziąć udział. Najprawdopodobniej obóz odbędzie się w białce tatrzańskiej, więc też krajobraz będzie przepiękny. Będzie to końcówka maja, więc już też ta pogoda będzie znacznie bardziej korzystna. A więcej, więcej szczegółów na temat, na temat samego obozu będę już zdradzał w drugiej połowie lutego bo już wtedy będę miał konkrety. Dobra, czyli jak ktoś będzie zainteresowany, to śledzi twoje sociale i, i tam się dowie szczegółów. No jak i wasze, jak nie? Jak będzie Nasze nasz oczywiście też. Standardowo filmowiec.prołamany. łamany na newsletter. Że /newsletter bo igłapodgórski.łamany newsletter, bo to wszędzie jest takie samo, je znajdziecie na pewno, to na pewno tam będziemy wysyłać, więc my zawsze standardowo wszystkich zachęcamy, żeby się zapisali, bo dobrze wiemy, że dzisiaj komunikatów marketingowych jest bardzo dużo i to czasem ucieknie, a dobrze wiemy, szczególnie po naszych też innych projektach, czy też filmowca pro, czy innych, że najczęściej jest później, a ja się chciałem zapisać, a już nie ma miejsca. Więc warto, warto to śledzić, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ogląda to, czy też słucha, nie wiem, przykładowo w marcu albo w kwietniu, no to od razu to to chodźcie moment, i sprawdza, sprawdzajcie, czy to już jest, więc, bo, bo naprawdę warto. Tak, ja tutaj tylko dodam, że, że mimo wszystko, jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał w tym wziąć udział i spędzić z nami, tutaj w naszej, można powiedzieć, fajnej społeczności te kilka dni, no to faktycznie. Warto jest się tym zainteresować możliwie jak najszybciej, dlatego że, jakby mówiąc wprost, e, pierwszeństwo zapisu będą miały wszystkie osoby, które brały udział w moich, w moich warsztatach. Więc może być tak, że jak już ogłosimy, to będzie albo wyprzedane, albo będzie tylko kilka miejsc, bo na ten moment mam już przesz przeszkolonych na warsztatach prawie 50 osób. E, do, do samego obozu będą jeszcze trzy edycje moich warsztatów. Które już też w większości praktycznie są, są wyprzedane. Tam jeszcze jest, jest kilka miejsc. E, więc tak naprawdę pierwszeństwo zapisu na obóz dostanie jakieś 80 osób, nie? Więc, e, a miejsc będziemy mieli pomiędzy 40 a 45 na sam obóz. Tak. Więc. Mm, tu uprzedzam tylko, że jeżeli ktoś naprawdę bierze, bierze na poważnie pod uwagę uczestnictwo w takim przedsięwzięciu, to warto ja, jak najszybciej. A ja nie chcę straszyć, jak dorzucimy do tego jeszcze, że wyślemy to u nas do to filmowców, to, to już jest w ogóle y, może być, że będzie za późno, więc warto. 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 warto, warto... Jedno mam techniczne pytanie. Gdzie ty będziesz lądował z tego szczycina do białki Tatrzańskiej? w nowym, targu, a w nowym targu? Myślałeś, to jest całkiem <laughs> Albo ze spadochronu go zrzucę. Akurat, akurat w przypadku e, obozu będę jechał samochodem z tego względu, że e, no, tam będzie trzeba już wziąć sprzęt. Nie? Lampy, wszystkie Oj, tak wiemy. dalej. E, więc, e, ale całe szczęście będzie, będę jechał najprawdopodobniej jeszcze z dwoma kumplami e, ze Szczecina, ponieważ jeden będzie odpowiedzialny za robienie wideo relacji mhm. z całego przedsięwzięcia, a drugi mhm. będzie e, modelem pod, pod segment Running Gun. E, więc się zapakujemy we trzech, i, i cała Polska przed nami. Dobra. Natomiast no, tym razem nie lot. Dobra. To ja ci powiem, Igor, że jak my jechaliśmy na filmkam w tamtym roku, to jechaliśmy na dwa kombiaki. Dwa... Które ze złożonymi siedzeniami mają 1500 litrów, więc mieliśmy 3000 litrów i to było za mało. Więc myślę, że już szukajcie Tira. Ale dobra, wpadły no. nam pytania. Eee, pierwsze od. O, dwa w sumie. Okej. Okay. Pierwsze. Co potrzebuje wypuszczać puszka, żeby był sens nagrywać prores rawy? Ja bym odpowiedział trochę, przekor trochę przekornie na to pytanie, ponieważ w pierwszej kolejności należy e, zadać pytanie, czy montuje swoje filmy we Final Cut Pro. Jeżeli nie, to nie ma sensu ruszać ProResRaf wcale, dlatego że ProResRaf jest Apple i Atomosa, Final Cut Pro jest Apple e, i obsługuje tak naprawdę. W Pełni wartościowo, to jest jedyne NLI, czyli jedyny program do montażu, który obsługuje w ogóle procesła w takim wydaniu pełnowartościowym. Jeżeli odpowiedź na to pytanie, na to pytanie brzmi, tak, czyli montuje swoje filmy na Final Cutcie, to no to przede wszystkim puszka musi oficjalnie wypuszczać sygnał RAF przy oficjalnej współpracy z Atomosem. Tak. Na przy... Ale dzisiaj akurat żyjemy w fantastycznych czasach, ponieważ znakomita większość producentów nawiązała współpracę z Atomosem. Więc jeżeli masz Nikona Z6, Z9, jeżeli masz Canona R5, R62, jeżeli masz GH6 czy inne Panasoniki, te wszystkie puszki wypuszczają odpowiedni sygnał i możemy nagrywać wtedy na Atomosa i to jest bardzo ważne, że to musi być Atomos. W sumie to tylko modele Ninja i chyba Shogun obsługują ProRes RAW, ale oczywiście najważniejsze jest to, żeby w specyfikacji sprzętu sprawdzić, czy po prostu ten sygnał RAW jest wysyłany i czy współpracuje oficjalnie z konkretnym rekorderem. Tak. Okej. Okay. Mamy drugie pytanie od Piotrka. Pytanko, czy warto iść w system Lumix S, docelowo nowe S5 Mark II, który wychodzi dużo lepiej niż na przykład Canon? Czekaj, popraw kubek, Oskar. Eee, mam też na myśli nowy autofocus, out of focus w Panasonicu. Znaczy, jest napisane autofocus, focus, ale, ale ja mam, no. mi się, tak oko mi zaczyna skakać. A, autofocus. Eee, ja nie wiem, czy ja, ja, ja nie chcę opowiadać. Nie, żeby nie było. My naprawdę Dużo lubimy... lepiej cenowo miał na myśli Piotr. My Prakisowy. naprawdę lubimy pana Sonika. Pracowaliśmy na tym sprzęcie bardzo długo i potrafiliśmy z niego wycisnąć. Wszystko, co się dało. G RIP GH5. Rib GH5. No to wartość system Lumix S. No to zależy coś. To, ja nie będę. No. Igor, poszedł, kupiłbyś? Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Na to, tak. E, ogólnie tak, Panasonic pana zrobił ogromny postęp, ponieważ wypuścił po wielu latach pierwszy aparat, który w ogóle ma autofocus, <laughs> więc <laughs> e, faktycznie tak, jeżeli, jeżeli ta osoba, która pyta e, działa w modelu One Man Army, nagrywa dużo w run and gun, czyli po prostu biorę sprzęt do rąk i idę, e, to faktycznie jest to pierwszy moim zdaniem najbardziej sensowny aparat do wideo, do tego modelu pracy, ponieważ jest to już autofokus, któremu można w miarę ufać. Cenowo faktycznie wychodzi dużo lepiej niż konkurencja, ponieważ można go kupić za chyba 10,5 tysiąca. Wyjdzie chyba w marcu 2023 roku, już tak, na rynek. Jest to bardzo dobry sprzęt, więc jeżeli jesteśmy mocno z nim spokrewniony w kontekście obiektywów i pozostałych peryferiów, no to to jasne, tylko musisz się upewnić co do specyfikacji, dlatego że ja byłem cały czas święcie przekonany, że S5 ma 10-bitowy kodek cały, w sensie do wszystkiego co tam się w nim robi, a ja się okazało, że on ma chyba tylko 10-bitowy kodek do, do 30 klatek w 4K, w innych klatkarzach chyba już nie ma, coś tam, coś tam, więc po prostu przejrzyj specyfikację, żeby się nie zdziwić, nie? żebyś chciał coś nagrywać, nie wiem, w 4K w 50, a się okazuje, że tam już na przykład nie ma, nie ma 10 bitów, no bo to też, też wynika z tego to, że S5 jest takim, można powiedzieć, dziecką S1H, Dziecką, y, dzieckiem S1H y, i nie może go kanibalizować, czyli S1H jest modelem, który jest flagowym aparatem pod wideo pełnoklatkowym od Panasonic'a i on jest dużo lepszy specyfikacyjnie i dlatego właśnie S5 czy y, S52, bo wydaje mi się, że S52 tak naprawdę się specyfikacją praktycznie nie różni, tylko właśnie ma ten autofokus mm -hmm. i tam pewnie jakieś inne kosmetyczne zmiany. Jest specjalnie upośledzona przez y, upośledzone dziecko no, jest to nie? trochę i wycinamy shorty. <laughs> Igor Podgórski jest, y, jest celowo przez Pana Sonika y, obcięta, mm. jeżeli chodzi o no, swoje możliwości, żeby nie zagrozić S1H, więc jakby odpowiadając teraz już jednym zdaniem, jest to dobry sprzęt, tylko po prostu przejrzyj, specka, czy jest, czy jest no dobry może, dla tak. ciebie. Dobra, to ja dodam i zaraz Kuba no doda. ]aj. Ja powiem tak. Y, Weźmy pod uwagę, że dzisiaj te specyfikacje sprzętów naprawdę się niewiele różnią i można kupić oczywiście tańsze alternatywy. Ja przykładowo byłem przez krótki, nie krótki czas użytkownikiem Fujika i jak wyszedł teraz nowy Fujik XH2S, to też jest super pucha, można ją dorwać za dychę. I ona nagrywa internal właśnie w ProResie 4.2.2 HQ, kosmiczne też wartości jak się na to patrzy. Ale co z tego, nie? Ja mam takie, wow, nie? Super pucha, tańsza niż Canon, niż Sony i inne rzeczy, ale jeżeli chodzi o kompatybilność tych sprzętów... No, trzeba jeszcze poczekać, nie? To jest to, co my też często mówimy. I to nie chodzi o to, że my tu jesteśmy teraz fanbase i w ogóle tylko Canon Only. Ale no jednak, jeżeli chodzi o szklarnię RF-ową i EF-ową, jeżeli mamy adaptery, to mamy dostęp praktycznie do każdego szkła, jakie chcemy, nie? Ogniskowa jest od, dosłownie od A do Z, a tak naprawdę bardziej o liczbach, nie? Od, no, nie wiem, od 9 do, do nie wiem, 1000, nie? W momencie, Brust. kiedy mamy takiego Fujika, no to co, tam jest trochę tych szkieł. Ale no, jakbyśmy chcieli z rentalu coś wziąć, no to zapomnij nie, i to jest zawsze ten problem. I też tutaj ja bym chciał dodać bardzo ważną kwestię, która właśnie jest turbo często pomijana. Eee, to peryferia. W sensie takim, że ktoś się napala na aparat, bo jest hype, bo ma speckę 4K 240 FPS-ów i w ogóle iła, wow, wow, wow. a potem się okazuje na przykład, że. Peryferia są albo mega drogie, albo mega rzadkie w dostaniu i tak dalej. Bardzo prostym przykładem jest, nie wiem, Canon R5, który, do którego, jak ja kupowałem go, kiedy on wyszedł około dwóch tam lat temu, czy dwa i pół, to za same karty zapłaciłem, za dwie karty 256G zapłaciłem 5000. To jest w wielu przypadkach więcej pieniędzy niż czyjś aparat, lub w ogóle aparat plus obiektyw, nie? Więc to są rzeczy, których nie można zapominać. Na przykład, nawet jeżeli kupujemy karty pamięci V90, bo na sprzęt tego wymaga, żeby móc nagrywać w najmocniejszym kodeku, to one też nie są jakoś mega tanie, bo tam 256 też kosztuje chyba 1400 czy ileś? nie? Jedna karta. Więc do tego jeszcze tak jak wy mówicie, dochodzi obiektyw. Czasami może jakiś adapter, gdzie tych obiektywów też bardzo często chcemy mieć X sztuk lub potrzebujemy mieć X sztuk filtry gdzie ja jakby strasznie hejtuję ludzi, którzy kupują mega puche, mega szkło i filtr ND za cztery dyszki i potem mają, wiecie, wszystkie ujęcia fioletowe albo z takim X-em na środku, więc filtrendy tak naprawdę to nie jest wydatek pięciu dyszek, tylko czasami to jest wydatek półtora tysiąca per jeden filtr, nie? Jeżeli jakby mamy poważne podejście do, do fachu i też jakby poważnie podchodzimy do w ogóle swojego setupu, ponieważ on musi być zró zrównoważony na każdym swoim etapie, nie? Więc kupując dla przykładu puchę za dwie dychy plus obiektyw plus filtr plus karty często nam się robi trzy dychy lub trzydzieści i wtedy nagle jakby wiesz, skąd to wziąć i tak dalej, więc więc yy, dokładnie się zgadzam z tym, co powiedział Oskar, yy, nie napalać się na konkretny model i tak dalej, tylko właśnie przemyśleć yy, wybór zakupowy w kontekście ekosystemu, nie? Albo nawet takiego rentalu. Yy, o to ja mam... Bo czasami robimy, nawet czasami potr potrzebujemy mieć dwa czy trzy aparaty, czy dwie czy trzy kamery takie same, tak. żeby uprościć sobie potem pracę w postprodukcji, bo ta sama matryca da nam te, prawie ten sam luk. Tak. Wiadomo, że szkło będzie miało jeszcze wpływ i tak dalej, bla, bla, bla. Natomiast jakby ogólnie lepiej robić na dwóch kamerach ta, takich samych tak. niż na zupełnie innych, nie? I wtedy masz takiego Fuji, Olympusa czy, czy Nikona, e, idziesz do rentalu, a nikt tego nie ma, bo wszyscy mają. Z czym pan przyszedł? Nie? Z czym pan przyszedł? No dokładnie i wtedy się rodzą e, problemy, więc po prostu usiąść sobie i zrobić sobie taką totalnie szczerą listę, e, co potrzebuje, dlaczego tego potrzebuje, czyli to why, e, też w tym aspekcie dość istotne, e, co planuję robić lub co robię już teraz, czyli jakiego typu to są filmy, bo Sprzęty czasami nawet o tej samej specyfikacji mogą być zupełnie inne, właśnie pod bardzo różne, e, różne projekty. Nie, Ten ma rawy, ten nie ma, robię no, projekty już... dla firm za kilkadziesiąt koła, no to wolę już mieć ten raf i tak dalej. To podaję jako taki no. e, pierwszy przy, przykład. Nie? Więc, e, a no i też popularność sprzętu względem większych planów. Jako większy plan mam na myśli nawet te dwie, trzy osoby tak. już, e, dlatego że może być tak, że dasz komuś żeby pracował na twoim sprzęcie bo masz więc bez sensu i jest go rentalować a on go nie, po, go nie, nie zna nie? ludzie ogólnie znają sony ogólnie znają kanona i część zna pana sonika dasz mu fudzi do rąk no to on najprawdopodobniej nagra coś źle nie? no bo będzie szukał ustawień coś tam coś tam nie? No ty te w Fuji, więc to... myśleć myśleć bardzo ogólnie, a nie się fokusować na tym, że o, wyszedł super aparat, który ma, tak jak wy mówicie, nie? 4K, 120, 10 bit, y, tam jakiegoś swojego loga i w ogóle ekstra, no, no, potem ale. się sypie na każdym pozostałym etapie. Ale to nie? widzisz, to ja bym Piotrkowi, znaczy Piotrek powinien być usatysfakcjonowany, bo trzy osoby odpowiedzą na twoje jedno pytanie, ale ja <laughs> odpowiem w bardzo krótki sposób y, i oczywiście biznesowo y, o forsie. To, że bo poruszyłeś aspekt cenowy i że on wychodzi korzystniej cenowo, a jak ten sprzęt, który kupisz nowy, będzie wychodził cenowo za dwa albo trzy lata, kiedy będziesz chciał go wymienić? I co, Twoim zdaniem, Piotrze, to tak do przemyślenia, utrzyma większą wartość popularne sprzęty, które, na które jest popyt duży i, i ludzie szukają danych obiektywów i one trzymają wartość fajnie, czy te bardziej niszowe, stosowane przez mniejszą grupę ludzi? Z tego, co wydaje się nam na początku bardziej korzystne i, i tańsze do zakupu. Ja pociągnę, żeby to przyrównać do takiego bardzo prostego przykładu dla osób nietechnicznych, to tak jakbyście kupowali samochody. Nie? Jak kupicie jakąś markę, której nikt nie zna, i, i co z tego, że jest super samochód, Sankyong i że ma super silnik, i jest super szybki i pakowny, ale kupicie takiego pasata i takiego pasata za trzy lata sprzedacie. Za jakąś tam marginalną w chwili obecnej, e, jakby zniżką, a, a takiego Sangionga po prostu sprzedacie i. Z ogromną utratą wartości i będzie tak. strata, nie? więc to, to jest naprawdę ważne, żeby takie rzeczy przemyśleć. Bo szczególnie tak jak Igor mówił, peryferia bardzo często nie tanieją, e, trzymają wartość, a no pucha kupujecie za rok dwa 30-40% utraty to jest tak. Z dzień. A ja na jednej konferencji słyszałem, jak taki jeden gość znany, znany na rynku filmowym w Polsce coś tam właśnie mówił, że w, jak mówimy o tych bardziej profesjonalnych, tak że trochę żartem, oczywiście śmieszkujemy, że jak mówimy o tych bardziej profesjonalnych produkcjach, to jednak trzymamy się z dala od marki, która tam zaczyna się na literkę KP, a kończy na Anasonic. Ja sobie to dobrze zapamiętałem. I tak kurczę, coś. Czekaj. Kto to był? Nie wiem. Nie będziemy tutaj rzucać nazwiskami, nie? Dobre. Dobra. A, to wiecie, śmieszki. Śmacheszki. Rozgadaliśmy się. Myślę, że było bardzo merytorycznie, technicznie i zeszliśmy głęboko i na pewno jak podsumujemy sobie to wideo gdzieś tam tekstowo, newsletterowo, czy w opisie, to podrzucimy tam linki do fajnych kanałów tych, o których mówiliśmy. Tym bardziej, że z Darenem no to trafiliśmy obaj to samo jak najbardziej polecamy. Także to podrzucimy naszym słuchaczom, tudzież y, widzom i społecznościom. Co chcemy tak. przekazać jeszcze na koniec? Przypominamy o tym, gdzie można zająć Igora, czyli igorpodgórski.pl. Jeśli chodzi o warsztaty stacjonarne w formie y, tej warszawskiej, poziom dwudniowej lub tej specjalnej, no to należy Igora śledzić. No, i się zapisujcie w ogóle na newslettery filmowiec.pro, pro, ma na newsletter. My tam będziemy wysyłać te informacje, nie? więc jeżeli tego słuchacie, nawet jeżeli by już było po i będziecie słuchać tego przykładowo, nie wiem, w czerwcu, to się dowiecie o jakichś kolejnych krokach, które będziemy robić, bo jak dobrze wiecie, my wszyscy jesteśmy nadaktywni, więc my na bank coś zrobimy. Nie? Tak, tu właśnie chciałem dodać, że ta pierwsza edycja obozu to będzie taki, można powiedzieć, duży test, ale jeżeli ten test zostanie zdane na piątkę, to jakby mój prywatny plan jest taki, żeby ten obóz był co najmniej dwa razy do roku i był po prostu przez ileś lat. Także tutaj mówię to w kontekście tego, że jak ktoś nie zdąży na przykład czy coś, to niech się nie martwi. Docelowo ma być to wieloletni, fajny projekt zrzeszający fajnych ludzi no i oby to się udało. Dokładnie. Super. Dziękujemy bardzo. Wszystkim. Dziękujemy wam wszystkim, którzy z nami byli live i ci, którzy słuchają nas w formie podcastu. Jeszcze raz, jeśli słuchacie nas teraz w formie podcastu i chcielibyście mieć możliwość zadawania pytań na żywo naszym wspaniałym gościom, to należy się zapisać do newslettera i być członkiem społeczności Filmowiec.pl. Igorze, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, zdrówka. Cześć. Trzymajcie się, Hej.